Dzień dobry. Teraz odbierzemy od pana dane. Pana imię i nazwisko? Denis Okrągły. Ile pan ma lat? 62. Zamieszkał w jakiej miejscowości? Pana zawód? Polityk, obecnie wiceprezydent. Czy jest pan obcy w stosunku do oskarżonych? Tak. Czy był pan karany za składanie fałszywych zeznań? Nie. Czy strony życzą sobie przyrzeczenia? Dziękuję. Dziękuję. Bez wniosku. Na wniosek oskarżonego Sumińskiego. Odebrano przyrzeczenie. Proszę wszystkich o powstanie, a pana świadka o powtarzanie za mną. Świadomy znaczenia moich słów. I odpowiedzialności przed prawem. I odpowiedzialności przed prawem. Przyrzekam uroczyście. Przyrzekam uroczyście. Że będę mówił szczerą prawdę. Że będę mówił szczerą prawdę. Niczego nie ukrywając. Niczego nie ukrywając. Z tego, co mi jest wiadomo. Z tego, co jest mi wiadomo. Czy wie pan, w jakiej sprawie pan został wezwany? Byłem przesłuchiwany przez prokuratora na okoliczność. Chwileczkę, proszę świadka. Rozprawa jest nagrywana, więc przy wypowiedziach konieczne jest naciśnięcie tego przycisku. W związku z tym, że przed paroma laty byłem przesłuchiwany przez prokuratora na okoliczność sprawy dotyczącej zagrożenia korupcją w Komisji Weryfikacyjnej WSI, wiem, w jakiej sprawie jestem przesłuchiwany. To proszę opowiedzieć o tej sprawie, jak pan w tej chwili to pamięta, to zdarzenie, co pan pamięta. Proszę od samego początku nakreślić tą sytuację, kiedy pan się o tym dowiedział, kiedy pan pierwszy raz miał kontakt z tymi osobami, z kim, jakie informacje docierały. Sprawa jest już przed wielu lat, więc siłą rzeczy pewnie nie pamiętam więcej niż zeznałem prokuratorowi i też jako świadek. To, co pamiętam, to sekwencję wydarzeń, która była rzeczywiście niesłychanie, robiła ogromne wrażenie, bo w okresie, kiedy następowała w Polsce zmiana powyborcza, ja obejmowałem funkcję marszałka, zjawił się u mnie oficer, dawny oficer wojskowej służby wewnętrznej, pan i zasugerował, nie zaproponował wprost, w jaki szczególny sposób dotarcie do analizy w sprawie likwidacji WSI. Pamiętam swoją własną myśl, że to dziwne, bo przecież jako marszałek Sejmu i tak dostęp do tego dokumentu mam. Następnie jeszcze źródłem jeszcze większego zdziwienia było to, że pojawił się następny oficer WSI już tym razem, pan Tobiasz, który poinformował mnie o tym, że ma, dysponuje dowodami, nagraniami, zarówno na kasecie wideo, jak i chyba na taśmach magnetofonowych, nagraniami, które dotyczą pułkownika Rydowskiego i wiążą się właśnie ze zjawiskiem korupcji wokół Komisji Weryfikacyjnej WSI, a konkretnie jednego, a może większej ilości członków komisji. I jakby następnie, co tu jeszcze pamiętam? Pamiętam, że była to sprawa, którą chciałem się w jakiejś mierze szybko wywiązać z naturalnego dla mnie obowiązku poinformowania odpowiednich organów władzy państwowej o zagrożeniach związanych z podejrzeniem korupcji wokół czy w ramach Komisji Weryfikacyjnej WSI, ale dotyczący niesłychanie newralgicznego obszaru funkcjonowania państwa.
Nawiązałem kontakt w tej sprawie z panem posłem, przewodniczącym Komisji do Spraw Służb Specjalnych Pawłem Gasiem, który nie wiem w jakim momencie został także, nie pamiętam, został ministrem, koordynatorem do spraw służb. I on zasugerował, aby przekazać sprawę służbom konkretnie ABW. Co zostało uczynione? Pan Tobiasz jeszcze raz pokazał nagranie. Ja nie chciałem przyjąć tych nagrań. Natomiast pokazał jeden fragment nagrania, gdzie mogę rozpoznać niedawnego poprzedniego gościa, pana pułkownika, który pokazał w takim filmie część twarzy, profil. I w tej sytuacji ABW przejęło pana Tobiasza w moim biurze poselskim. Został zabrany razem z materiałami, właśnie z kasetami filmowymi i nagraniami magnetofonowymi. I na tym zasadzie moja sprawa się, mój udział w sprawie się skończył. Panie prokuratorze, czy pytania przed odczytaniem? Tak. Czy może pan sprecyzować czasookres, kiedy dochodziło do tych spotkań ze wskazanymi przez świadka osobami? Zeznawałem w tej sprawie w prokuraturze. Proszę się przed pełni moje przeszkody. Zeznawałem w tej sprawie w prokuraturze i podtrzymuję w pełni moje zeznania ówczesne. To, co mówię dzisiaj, bo przecież czas płynie, powiedzieć, że pamiętam doskonale tą myśl po przyjściu pana pułkownika, że dziwne jest, że proponuje mi coś, czy sugeruje, że może umożliwić dostęp do aneksu w sprawie WSI w sytuacji, kiedy marszałek ma do tego dostęp. Więc pamiętam sekwencję zdarzeń. Proszę wybaczyć więcej, jeśli chodzi o precyzyjne terminy. No pamiętam mniej niż przed paroma laty, gdy składałem zeznania, ale podtrzymuję w pełni moje zeznanie złożone w prokuraturze. Dziękuję. Mam więcej pytań do świadka. Pani mecenas? Panie mecenasie? Tak, pan był uprzejmy sobie przypomnieć i powiedzieć sądowi, czy pamięta pan, ile minęło czasu od pierwszego spotkania z jednym z tych panów oficerów do zawiadomienia ministra Bondarycka o tej pierwszej rozmowie? Proszę wybaczyć, wysokie sądzie, ale ja już nic więcej niż to, co zeznałem w prokuraturze, nie pamiętam, więc, a pamiętam zdecydowanie w tej chwili mniej niż wtedy pamiętam, więc proszę wybaczyć, ale nie potrafię wyjść poza własne zeznania złożone w prokuraturze, jeśli chodzi o określenie czasu pomiędzy przyjściem do mnie po panu. A być może będzie pan w stanie sobie przypomnieć, ile było, odbyło się spotkań z oboma panami do czasu powiadomienia ministra Bondaryka o tych spotkaniach? Wydaje mi się, że z panem były dwa spotkania. Wydaje mi się, że pan dwukrotnie przychodził do mojego biura poselskiego, a pan Tobiasz o wiele więcej, bo już po przekazaniu sprawy, jego sprawy i z nagrań do ABW przychodził parę razy, głównie chyba kierując się troską o to, jak się zakończy proces weryfikacji jego syna. Czy dzisiaj z perspektywy tych wielu lat, oczywiście my mamy tego świadomość, czy pan pamięta, co stanowiło priorytet pana zainteresowania w tych spotkaniach? Czy ten element korupcji, czy inne okoliczności, czy treść samej propozycji tego spotkania i rozmowy z osobą pełniącą taką wysoką pozycję polityczno-społeczną, jaką wówczas już po wyborach pan pełnił? Ja nie chciałbym wnikać,
Nie chciałbym wnikać w motywy działania i postępowania obu panów, zarówno oskarżonego pana Wrockiego, jak i nieżyjącego już w tej chwili świadka pana, również pułkownika Tobiasza. Nie są one mi znane. Mogę powiedzieć tylko i wyłącznie o własnych odczuciach wtedy. Więc po pierwsze, pierwsza myśl ze względu na to, że pana pułkownika zapamiętałem z czasu, gdy był bodajże szefem podwywiadu instytucji centralnych MON, gdzie ja pełniłem funkcję wiceministra, jako bliskiego współpracownika pana generała Bugły, który był oskarżony o sprawie zniszczenia archiwów dawnej Wojskowej Służby Zagranicznej, został skazany na karę więzienia w zawieszeniu. Uważałem, że jest człowiekiem ściśle związany z poprzednim systemem i niewiarygodnym w obliczu zachodzących przemian, co oczywiście zbudziło moje ogromne zdziwienie, że w ogóle do mnie przyszedł. Tym bardziej dlatego, że jako jeden z wiceministrów MON mogłem wyrazić opinię co do zmian kadrowych dotyczących także i obsady instytucji kontrwywiadu w instytucjach centralnych MON i wyraziłem tą negatywną opinię. Sądziłem więc, że będę ostatnią osobą, do której pan może się zgłosić z jakąkolwiek sprawą. Było to przedmiotem mojego zdziwienia. Drugie to właśnie było to, o czym mówię, że zdziwiłem się, że proponuję, czy sugeruję, bo to nie była wprost propozycja, dostęp na jakichś bliżej nieokreślonych zasadach do aneksu w sprawie WSI, wiedząc, że jako marszałek mam do tego prawo. I mam to bez żadnych jakichkolwiek innych działań. Jeśli chodzi o pana Tobiasza, to ja nie znałem wcześniej. I z niczym nie kojarzyłem zupełnie, więc myśl była wyłącznie, tylko i wyłącznie taka, że jest to sprawa, którą trudno zlekceważyć i zbagatelizować, że wymaga ona powiadomienia odpowiednich instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa i za przepisy za funkcjonowanie prawa. Uznałem, że najlepszą instytucją będzie działanie poprzez przewodniczącego Komisji do Spraw Służb Specjalnych w Sejmie w kierunku służb specjalnych, których to dotyczyło, które mają także uprawnienia w zakresie ścigania tego rodzaju przypadków. Ja przed odczytaniem zeznań jeszcze jedno pytanie. Czy pamięta pan dzisiaj, czy zanim sprawę przyjął do prowadzenia minister Bondarek, czy pan pamięta, żeby któryś z tych panów oficerów wymieniał lub powoływał się na redaktora Sumlińskiego, wówczas redaktora Sumlińskiego, dziś oskarżonego Sumlińskiego? Czy pan pamięta dzisiaj tamte zdarzenia i treści rozmów, w których to nazwisko by funkcjonowało? Pamiętam tylko jedną rzecz, że pan Tobiasz wymieniał jedno nazwisko konkretnie członka Komisji Weryfikacyjnej i mówił o kimś, kto był pośrednikiem, jak ja rozumiałem wtedy, w sprawie dotyczącej załatwienia przez niego pozytywnej weryfikacji własnego syna. Ale nie wymienił tego nazwiska. Potem to nazwisko prawdopodobnie padło, ale to już w okresie, kiedy już był przekazany APW razem z materiałami. To nazwisko niewiele mi mówiło, więc mało też mnie interesowała sprawa. Przyznam się, że staramy się po prostu sprawę jak najszybciej przekazać do odpowiednich organów, bo naprawdę w tym okresie już zajmowałem się zupełnie innymi kwestiami. Nie prowadzenie, nie tylko prowadzenie biura, ale poselskiego, ale całego sobie. Przed odczytaniem dziękuję. Obrona Aleksandra Lichockiego nie mamy. Panie Smoliński? Ja przed odczytałem, najpierw troszkę pytań, bo odczytałem też. Będę miał pytania i przed odczytaniem, i po odczytaniu. Poproszę przed odczytaniem. Wspomniał świadek, że Aleksander L. Chociaż świadek mówi pełnym nazwiskiem, to może można mówić pełnym nazwiskiem. Aleksander Lichocki
obiecał, czy też oferował świadkowi aneks. Czy on ten aneks dostarczył? Jeszcze raz powtórzę. Jeszcze raz powtórzę, że była to raczej sugestia, jakaś propozycja złożona wprost. Sugestia dotycząca możliwości dotarcia do aneksu w całości albo we fragmentach. I jeszcze raz powtórzę to, że zdziwiło mnie to, bo jako marszałek Sejmu miałem zagwarantowane możliwość dotarcia bez żadnego łamania prawa. Powiedział świadek, że była to sugestia, ale nie propozycja. Tymczasem na stronie 1701... Panie Sobieński, przed odczytaniem strona nie odczytuje fragmentu protokołu. Proszę o zadawanie pytań, tak? A czy mogę poprosić Wysoki Sąd o przeczytanie tego, co świadek... Aha, przed odczytaniem zeznań, tak? Nie. Dobrze. Świadek nazywa to sugestią. Do momentu odczytania niech tak będzie. Ja chciałem zapytać świadka o to, kiedy świadek zapoznał się z aneksem. Chyba w ogóle się nie zapoznałem, szczerze mówiąc, nie pamiętam tego momentu, ale nigdy nie odczuwałem potrzeby zapoznawania się z dokumentem, o którym miałem głębokie przekonanie, że jest budowany głównie po to, żeby zaatakować w sposób kompletnie oderwany od rzeczywistości i od prawdy. Nie konkretnie ze względu na to, że wyraziłem swoją krytyczną opinię, którą podtrzymuję do tej pory, co do likwidacji wojskowych służb informacyjnych w taki sposób, jak to zrobił rząd PiS-u. Wysoki Sądzie, w związku z tym, że mam przed sobą zeznania świadka i już widzę totalną sprzeczność dzisiejszych zeznań miał. Ja poproszę w takim układzie, skoro już miałem nic inną, ale w tej sytuacji poproszę, bo chcę się powoływać na protokół, więc ja rozumiem, że jedynym wyjściem, żeby powoływać się na protokół, jest odczytanie wcześniej. W takim układzie proszę o odczytanie, bo widzę, że świadek rzeczywiście nie wiem, pamięta z tego, co mówi. Czy jakieś pytania jeszcze panie Sobieński przed odczytaniem protokołu? Mam 200 pytań, ale mam mnóstwo pytań, ale chciałbym się odnosić do protokołu, więc rozumiem, że jedynym wyjściem jest najpierw przeczytanie protokołu. Takim razie proszę o przeczytanie. Panie Lichocki, jakieś pytania? Nie mam. Protokół przesłuchania świadka z dnia 24 lipca 2008 roku. Uprzedzono odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań na treści artykułu 182 183 KPK. Oświadczam, że znam pana pułkownika Aleksandra Jankowskiego i pamiętam, zetknąłem się z nim po raz pierwszy w roku 1990, gdy byłem wiceministrem obrony narodowej, a pan Jankowski był szefem komórki kontrwywiadu zajmującej się 1C MON. Kojarzyłem go jako osobę blisko związaną z generałem Bułą, ówczesnym szefem WSW. Obie postacie kojarzyłem ze sprawą niszczenia akt ówczesnej WSW. O sprawie tej meldowałem ówczesnemu ministrowi obrony narodowej, admirałowi Kołodziejczykowi oraz premierowi Mazowieckiemu.
Zaowocowało to m.in. wnioskiem do prokuratury i skazaniem generała Buły na karę chyba 2,5 roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem. Nie jestem w stanie określić, czy pułkownik Wichocki objęty był tym postępowaniem, ale wydarzenie to dosyć powszechna opinia o związkach oraz dosyć powszechna opinia o związkach generała Buły ze służbami radzieckimi spowodowały, że gdy przy reorganizacji WSW miałem istotny wpływ na to, że pan pułkownik Lichocki utracił funkcję i odszedł z wojska. Drugi raz pana pułkownika Lichockiego spotkałem w listopadzie 2007 roku. Zgłosił się do mnie poprzez pośrednictwo generała Józefa Buczyńskiego, swego czasu szefa Departamentu Kadr, a potem attaché wojskowego w Pekinie. Pan generał Buczyński poinformował mnie, że jest taki pan pułkownik, który może mieć istotne dla mnie informacje, także osobiście mnie dotyczące. Wymienił nazwisko pułkownika. Postanowiłem przyjąć go w swoim biurze poselskim przy ulicy Krakowskiej Przedmieście. Było to około 19 listopada 2007 roku. Michał przyszedł sam. W rozmowie z nim nikt więcej nie uczestniczył. Pan Michał w rozmowie ze mną sugerował możliwość dotarcia albo do aneksu, albo do treści całości lub fragmentu dotyczącego mojej osoby, aneksu raportu WSI. Nie było to dla mnie zaskoczeniem pojawienie się mojego nazwiska w aneksie. Wcześniej prasa sugerowała, że moja osoba ma być objęta treścią tego raportu. W rozmowie pułkownik nie określił wprost, że może na pewno uzyskać fragment materiałów niedotyczących, ale ma taką możliwość poprzez swoje kontakty. Nie określił żadnych żądań. Ja wyraziłem wstępnie zainteresowanie jego propozycją. Umówiliśmy się, że on odezwie się, kiedy będzie na pewno miał możliwość dotarcia do tych dokumentów. Miał wtedy do mnie się odezwać przez telefon do mojego biura. Jednak po kilku dniach pani Jadwiga Zakrzewska, poseł PO, przekazała mi, że chce się ze mną spotkać pułkownik z WSI, który jest jej sąsiadem. Spotkanie odbyło się w moim biurze poselskim. Rozmówcą okazał się nieznany mi wcześniej pułkownik Leszek Tobosz. Według zapisów mojego kalendarza spotkanie miało miejsce 21 listopada 2007 roku i tej daty jestem pewny. W kalendarzu niestety nie zapisano dnia spotkania z Polskim, ale mogło być to tydzień lub dwa przed rozmową z Tobiaszem. Pułkownik Tobiasz powiedział mi, że ma dowody na korupcyjną działalność Komisji Weryfikacyjnej. Wśród osób zamieszanych w tę działalność wymienił pułkownika Lichockiego, członka Komisji Leszka Pietrzaka i wspominał o udziale w doprowadzeniu do spotkania z Pietrzakiem jakiegoś pośrednika. Tomiasz mówił, że chodziło o pozytywną weryfikację jego osoby i syna oraz że nagrał rozmowy z Wichockim oraz rozmowę z panem Pietrzakiem. Według ustaleń Tobiasza w sprawie korupcji miało być zamieszanych dwóch członków komisji. Nie wymienił, o jakiego członka poza Pietrzakiem miało chodzić. Z relacji Tobiasza wynikało, że wie o tym bezpośrednio od Wichockiego. Pod koniec rozmowy z Tobiaszem powiedziałem mu, że do mnie próbował docierać pułkownik. Od samego początku rola jego wydawała mi się dziwna, tym bardziej zachowałem dużą ostrożność i przeciągałem w czasie drugie spotkanie z nim. I bowiem odzywał się do mnie przez generała Buczyńskiego. Tobiasz chciał mi okazać zdobyte dowody w postaci nagrań i na kolejne spotkanie 3 grudnia 2007 roku przywiózł je. Widziałem kamerę, dyktafon, kasetę wideo, kasety do dyktafonu. Nie chcąc odsłuchiwać pozyskanych przez Tobiasza materiałów, poprosiłem tylko o pokazanie kadru z kamery z wizerunku. Jakkolwiek zarejestrowane na taśmie wideo sceny były kręcone z tyłu rozmówcy, to w pewnym momencie mężczyzna odwrócił się i zobaczyłem znaczną część profilu. Faktycznie był to pułkownik. Tobiasz pytał, co ma z tym materiałem zrobić. Odpowiedziałem mu, że powinien to zabrać, a ja wyjaśnię to z odpowiednimi organami. O ile pamiętam, tam następnego dnia
przekazałem powyższą informację ministrowi koordynatorowi Pawłowi Grasiowi oraz szefowi SKW pułkownikowi Reszcy. Minister Graś następnie powiedział mi, że jest to sprawa, którą powinno się zająć ABW. Z uwagi nie tylko na korupcję, ale również na zagrożenie państwa. Po kilku dniach przeprowadziłem rozmowę z szefem ABW, panem Bondarykiem. Po pewnym czasie, myślę, że po około 2 tygodniach, Ogarz stawił się w umówionym miejscu i w czasie do dyspozycji ABW, która zajęła się tą sprawą. Nie jestem pewien, czy przed drugim spotkaniem z Tobiaszem, czy po nim, miało miejsce moje drugie spotkanie z pułkownikiem. Nie powiedział mi wprost, że ma dostęp do fragmentu aneksu. Ja też specjalnie go nie naciskałem, zachowując ostrożność, bowiem wszystko wskazywało na to, że to jest jakaś gra. Doszedłem do wniosku, że mam do czynienia z człowiekiem, który miał kontakty z komisją i próbuje się wkraść w łaski nowej ekipie władzy. Nie odniosłem wrażenia, że jest to prowokacja względem mojej osoby. Przecież musiał wiedzieć, że i tak przed opublikowaniem dostanę ten tekst do oglądu. Ja fotel marszałka objąłem w dniu 5 listopada 2007 roku, więc Wielkowski po raz pierwszy, docierając do mnie, wiedział, że będę miał dostęp do aneksu. Kategorycznie stwierdzam, że Wielkowski w zamian za ujawnienie fragmentu aneksu niczego nie żądał. Podczas drugiej rozmowy Wielkowski nie potwierdził ani nie zaprzeczył możliwością dotarcia do aneksu. Chwalił się natomiast, że on sporo wie, ma szerokie kontakty. Odniosłem wrażenie, jakby stawiał się do dyspozycji. Odpowiedziałem wymijająco, że w razie czego się odezwam. Więcej się z nim nie spotkałem. Tobiasz natomiast parokrotnie odwiedzał mnie w biurze, próbował mi dalej opowiadać, był zaniepokojony, że nie udzielono mi instrukcji, jak ma się zachować. Ja, wiedząc, że jest już prowadzone postępowanie, odsyłałem go do ABW. Nie jest mi nic wiadomym, proponował pozytywną weryfikację w zamian za korzyści majątkowe innym, poza pułkownikiem Tobiaszem. Oficerom WSI, a nie komukolwiek innemu oferował aneks. Wiem o jego działalności lobbystycznej i biznesowej. O ile pamiętam, z firmą Paul Kolakwa. Przekazywałem takie informacje szefowi ABW, panu Bondarykowi. Tak pan zeznawał? Tak, to są moje. Tak, to są moje zeznania, otrzymuję je pełni. Tak przekazałem informacje, które zapamiętałem najlepsze też. Panie prokuratorze, pytanie? Czy pan po odczytaniu panu tych zeznań, co sobie mamy do sprawie przypomniał, więcej niż dzisiaj zeznał przed Wysokim Sądem? Proszę Wysokiego Sądu, raczej więcej. Nie, to nie sposób więcej pamiętać, czy się pamiętało przed paroma. Dziękuję, nie mam więcej pytań. Jeśli można, proszę sądu, to jest jeszcze kwestia, działam przede wszystkim w interesie pana oskarżonego Strumickiego. Tam jest jeszcze kwestia dotycząca pytań prokuratora, gdzie oczywiście wprost jest wymieniane nazwisko pana Strumickiego. Już chwileczkę, bo o tej części drugiego pytania. Jeszcze, że... Zdziwiła mnie, jeszcze tak na odczytanie. Zdziwiła mnie inicjatywa pana co do mojej osoby, jednak w rozmowie ze mną nie wyrażał żadnych pretensji związanych z przeszłością i moją rolą w odejściu jego osoby ze służby. Według mnie Tomiasz, relacjonując mi po raz pierwszy przedmiotową sprawę, nie wiedział, że Wielkowski kontaktował się ze mną. Nie wiedział też o mojej roli w spowodowaniu odejścia ze służby w roku 1990. Nazwisko Wojciecha Sąmińskiego kojarzę jedynie z pracy. Nie znam go osobiście. Leszka Pietrzaka także nie kojarzę. Nie kojarzę nic poza informacjami z mediów na temat ewentualnej sprzedaży aneksu spółce Agora. Nie wykluczam, że coś takiego mogło się przewijać w relacjach Tobiasza, ale nie pamiętam szczegółów. Nie kojarzę osoby Piotra Bączka, chociaż słyszałem informację, że jest to osoba odpowiedzialna w komisji za przeciw w sensie budowania negatywnego wizerunku WSI. Ale nie są to informacje oparte o moją wiedzę, raczej cudzoopinię.
Nie słyszałem nic, aby pan Bączek miał sprzedać w Boże aneks za kwotę 1 000 000 zł. Potwierdza pan treść tych zeznań? Tak, tak, oczywiście. Panie prokuratorze? Dziękuję. Panie mecenasie? Tak, jeśli można, to ja chciałbym w sposób wybitnie, że tak zestylizuję, dobitny, uzyskać od pana prezydenta potwierdzenie, że nazwisko Wojciecha Sumnickiego kojarzę jedynie z prasy. Ja sądowi wyjaśnię, do czego zmierzam. Oczywiście nazwisko Sumnickiego w prasie się pojawia, ale w odpowiednim czasie, zdecydowanie później w odpowiednim czasie, gdzie dopiero pan Sumnicki objęty jest postępowaniem prokuratorskim. Stąd moje takie, można powiedzieć, głęboko wnikliwe potwierdzenie okoliczności, że pan prezydent o Sumnickim dopiero dowiedział się z prasy. Nie mam nic więcej do dodania. No to, co zapamiętałem, przekazałem prokuratorowi. Więc moje skojarzenia są związane, są zdefiniowane w ten sposób, jak to zaznałem prokuratorowi. Czy dzisiaj, w związku z tym odczytanym fragmentem dotyczącym oskarżonego Sumnickiego, potrafi pan znaleźć jakiś związek przyczynowo-skutkowy z tym, o czym powiedział pan kilkadziesiąt minut temu, że w rozmowie z panem Tobiaszem przewijał się jakiś pośrednik, że odniósł pan wrażenie, że współdziała z jakimś pośrednikiem. Czy że jest jakiś pośrednik? Może, że nie działa, no bo pan Tobiasz to. Proszę Wysokiego Sądu, to co zapamiętałem, przekazałem prokuraturze. Proszę zobaczyć, że naprawdę wieloma innymi sprawami się zajmowałem przez następne lata, niż gromadzeniem i weryfikowaniem pamięci czy wiedzy na ten temat. Z całym szacunkiem dla osób oskarżonych, ale ja miałem potem państwo na głowie, a nie ten problem. Proszę wybaczyć, ale żadnych dodatkowych informacji nie ma i nie udzielę. Nie będę wychodził poza to, co zeznałem w prokuraturze, bo nie pamiętam nic więcej. Dziękuję, nie mam pytań. Dziękuję, nie mam pytań. Czy świadek nie widzi rozbieżności między swoimi wcześniejszymi dzisiaj zeznaniami, a tym, co świadek zeznał w prokuraturze? W ogóle sprzeczności, a nie rozbieżności. Od oceny... Chwileczkę. Panie Sumnicki, proszę o zadawanie precyzyjnych pytań. Jeżeli pan chce spytać o jakieś sprzeczności, rozbieżności, to proszę je od razu wskazywać, powołując się na odczytane zeznania i na treść dzisiejszych zeznań. Dobrze. Przechodzę zatem do rzeczy. Powiedział świadek przed chwilą, że nie była to żadna propozycja, tylko była sugestia ze strony Aleksandra Lichockiego. Zeznania, które świadek przed chwilą podtrzymał, wyraźnie świadek mówi: wyraziłem zainteresowanie tą propozycją, więc proszę o uściślenie, czy jednak była to sugestia, jak świadek mówił przed chwilą, czy była to propozycja, jak świadek zeznał w prokuraturze? Ja osobiście nie widzę jakiejś sprzeczności w tym, ani niespójności. Jeszcze raz mogę powtórzyć, że to, co zapamiętałem, najlepszej wierze przekazałem prokuratorowi i w pełni to podtrzymuję dzisiaj. Jeśli można, proszę Wysokiego Sądu, to nawiązując jeszcze do pytań dotyczących aneksu do raportu w sprawie likwidacji WSI, to jeśli ja mogę nie pamiętać, na pewno czytałem sam raport i prawdopodobnie czytałem także i aneks, ale to można sprawdzić, jeżeli to strony interesują, można sprawdzić w odpowiednich instytucjach, bo każdy dostęp do dokumentów tajnych jest zawsze ściśle kwitowany. Ja bym prosił o uściślenie, bo... Chwileczkę, panie Sumnicki, teraz jeszcze ja zadam pytanie. Czy teraz przypomina sobie pan po odczytaniu, że wyrażał pan zainteresowanie tą treścią tego aneksu, czy nie? Wydaje mi się, że to, co zeznałem w prokuraturze, jest jasne, że wykazałem zainteresowanie wobec pana po to, żeby go nie położyć i nie tworzyć klimatu nieufności, no bo dla mnie nie było jasne, jaka jest intencja
zgłoszenia się w tej sprawie do mnie przez oficera dawnego WSW, do którego miałem, no, powiedziałbym, zdecydowany dystans do jego przeszłości. Czy w związku z pełnioną funkcją pan zawiadomił jakieś organy? Zawiadomiłem. Najpierw wydaje mi się, że pana posła Grasia i zawiadomiłem za jego sugestią także i służby. To było, była to służba i wojskowa, ale potem ze względu na wskazanie, że jest to problem wkraczający w obszar bezpieczeństwa państwa, to jest, zostało zawiadomione na ABW. I ABW przyjęła sprawę pana i w tym sensie, że przyjęła pana pułkownika Tobiasza razem z materiałami, które przyjęto mojego biura. Pamięta pan, ile spotkań się odbyło, albo ile czasu upłynęło od czasu pierwszego spotkania do czasu zawiadomienia? Czy to były dni, tygodnie, miesiące? Proszę wybaczyć, Wysoki Sądzie, ale naprawdę podtrzymuję to, co zeznałem i nic więcej z pamięci nie wygrzebię w tej chwili, bo upływ czasu jest nieubłagany, a nie chciałbym popełnić tutaj błędu żadnego, więc podtrzymuję w pełni to, co zeznałem w prokuraturze. Proszę, panie sędzio. Ja jeszcze troszkę te sprzeczności tu podrążę. Świadek zeznał dzisiaj, że nie był zainteresowany tym aneksem. W zeznaniach, które świadek przed chwilą potwierdził, mówi, wyraziłem zainteresowanie jego propozycją, więc prosi o uściślenie. Czy to, co świadek dzisiaj powiedział, jest prawdą, czy to, co świadek zeznał w prokuraturze, jest prawdą, bo jest to identyczna sprzeczność? Ja tej sprzeczności nie widzę, proszę Wysokiego Sądu. Zainteresowanie podtrzymanie sprawy po to, aby się wyjaśniło, jaka jest intencja zgłaszania się do mnie z aneksem, który mam do dyspozycji, w sensie dostępności jako marszałek, jest kompletnie zgodna z tym, co powiedziałem, że nie byłem zainteresowany tym, aby aneks uzyskać od pana. Proszę Wysokiego Sądu, może ja czegoś nie rozumiem, ale przeczytam to zeznanie, bo naprawdę... Panie Sanecki, pan nie jest upoważniony do przeczytania zeznań świadków. I świadek to zeznał tak jak pamięta i zgodnie z jego wolą, tak? Jest odebrane przyrzeczenie. Interpretacja należy do stron, do pana, do sądu. Jeżeli będzie taki wniosek, mogę powtórnie odczytać fragment, ale już świadek był dwukrotnie na ten temat pytany i udzielił podobnej odpowiedzi. Bardzo bym prosił Wysoki Sądzie, żebyśmy mieli to ze sobą i mogli pójść dalej, żeby Wysoki Sąd przeczytał fragment ze strony 1701. Ten górny fragment od nie było dla mnie zaskoczeniem do słów mojego biura. Żeby świadek się do nich odniósł, bo... Na wniosek oskarżonego Sumińskiego sąd na podstawie artykułu 391 paragraf 1 odczytał fragment karta 1701 od słów nie było. Do kiedy, panie Sumiński? Mojego biura. Mojego biura. Do słów mojego biura. Proszę, żeby świadek uważnie słuchał. Nie było dla mnie zaskoczeniem pojawienia się mojego nazwiska w aneksie. Wcześniej prasa sugerowała, że moja osoba ma być objęta treścią raportu. W rozmowie z Michałowskim nie określił wprost, że może na pewno uzyskać fragment materiałów nie dotyczących, ale ma taką możliwość przez swoje kontakty. Nie określił żadnych żądań. Ja wyraziłem wstępnie zainteresowanie jego propozycją. Umówiliśmy się, że on odezwie się, gdy będzie na pewno miał możliwość dotarcia do tych dokumentów. Miał wtedy się odezwać przez telefon do mojego biura. To w tym momencie ja mogę zadać pytanie. Czy podtrzymuje pan to stwierdzenie, że wyraził pan wstępnie zainteresowanie propozycją pana Lichockiego do dotarcia do raportu? Jeszcze raz pan proszę Wysokiego Sądu, potwierdzam to zadanie. Potrzebuję, wyjaśniłem już, jak ja przynajmniej rozumiem dzisiaj słowa, wyraziłem zainteresowanie, nie uzyskanie możliwości uzyskania aneksu. To było mi do niczego niepotrzebne. Thank you.
mogłem ten sam dokument mieć w sposób legalny, ale wyraziłem zainteresowanie po to, aby nie zerwać sprawy, aż się wyjaśnię, to jest intencja, czy groźna, czy nie, czy łamiąca prawo, czy też nie ze strony pana. Proszę, panie Smiński. Powiedział wtedy przed chwilą, że po dwóch tygodniach pułkownik Sztobia stawił się w umówionym miejscu, czyli, nie wiem, prokuraturze lub nie zostało dopowiedziane. Czy świadek podtrzymuje to, co powiedział? Jeszcze raz powiem, nie mam nic więcej do dodania poza zeznaniami złożonymi w prokuraturze. Podtrzymuję te zeznania. Kto w takim układzie kłamie? Czy świadek, czy panowie Bondarek i pan Graś, bo oni przedstawili to zupełnie inaczej. Przewodniczący uchylił pytanie, produkują pytanie. A powiem, pytanie ma charakter niestosowny. Ponadto sugerujące. Zaznaczę, czy należy, że świadkowi nie odczytano zeznań innych świadków. Więc trudno, aby się do nich odnosił, nie mając wiedzy o ich treści. Panie Sumiński, proszę o ewentualnie inne sformułowanie pytania albo skorzystania z pomocy obrońcy, jeżeli mamy problem ze sformułowaniem pytania. Panie mecenasie. Że wyraził negatywną opinię na temat pułkownika Aleksandra.
Jego, czy świadek mógłby to rozszerzyć? Co to znaczy, wyraziłem negatywną opinię w tamtym czasie? Dla mnie negatywna opinia to negatywna opinia, która jest, nie jest wiążącą, nie jest decyzją, a jest właśnie opinią. Nic więcej też nie ma w tej sprawie uznania. Czy świadek podtrzymuje, że to przez gdyby decyzję świadka pułkownik Aleksander odszedł z wojska? Podtrzymuje w pełni moje zeznania złożone w prokuraturze. Także w tym obszarze. Czy świadek wie, że Aleksander odszedł z wojska dopiero pod koniec 1991 roku, zresztą z etatu generalskiego? Dopiero jak zainterweniowała w politykę personalną w służbach wojskowych sejmowa podkomisja Janusza Krzesika. A więc nie, świadek. Panie Sumieński, proszę zadać pytanie. W sądzie zadaję świadkowi pytanie. Czy wie o tym, że to sejmowa podkomisja Janusza Krzesika spowodowała odejście świadka ze służby, a nie odejście pułkownika Aleksandra ze służby, a nie świadek. I ta komisja powstała właśnie dlatego, że świadek odpowiadał. Panie Sumieński, proszę zadawać proste pytania, które by nie były, na które by możliwe było, na które możliwe byłoby udzielenie prostej odpowiedzi, bo pytanie wielokrotnie złożone, naprawdę trudno odpowiedzieć. Czy wie Pan może o działalności komisji, o której wspominał oskarżony i jego roli ewentualnie w karierze Pana? Proszę Wysokiego Sądu, Janusz Krzesik to mój przyjaciel i mój współpracownik z Sejmu, z Klubu Parlamentarnego. I w tym, o czym tutaj były pytania, mieści się w pełni także to, co przekazałem w prokuraturze, jeśli chodzi o moją opinię. Dobrze. Świadek powiedział, że miał kontakt z pułkownikiem Wichockim w 90 roku i później w 2007. Czy świadek wiedział o tym, czy miał taką wiedzę, że w roku 2004 pułkownik Aleksander przedstawiając się jako rzecznik prywatnych interesów świadka, oferował dziennikarzowi Leszkowi Misiakowi informację o wypadku syna świadka, którego potrącił ochroniarz pana Jana Kurczyka. Czy świadek miał taką wiedzę? Jaki związek ma to pytanie do sprawą? Związek, w sądzie to pytanie ma pokazać, że nieprawdą jest, iż świadek miał kontakt z pułkownikiem Aleksandrem w roku 90, a potem w 2007, dlatego że pułkownik Aleksandr w roku 2004, występując jako pełnomocnik świadka, zgłosił się do dziennikarza mówiąc, że zależy mu na tej publikacji i że świadkowi zależy na tej publikacji. Więc ja pytam świadka, czy świadek miał świadomość, że Aleksander powoływał się na niego w roku 2004, o czym dziennikarz Leszek Misiak mówił publicznie. Gdyby tak było, proszę Wysokiego Sądu, złożyłbym inne zeznania w prokuraturze. Podtrzymuję moje zeznania, że pana pułkownika poznałem jako szefa kontrwywiadu instytucji centralnych MON, jako pełniącego tą właśnie funkcję, drugi raz miałem z nim do czynienia, gdy przyszedł do mojego biura. Natomiast to, co pan pyta, muszę panu powiedzieć, że to jest dosyć dziwne. No, mój syn w tym wypadku nie ma zginął. I mój syn o mało nie przypłacił tego, przynajmniej trwałym, dramatycznym karostwem. Jakiekolwiek sugestie dotyczące mojej roli w rozgrywaniu tej kwestii uważam za zjawisko absolutnie niegodziwe. Dla mnie sensacją jest, bo nigdy tego nie badałem od tej strony, informacja, że mógł to ochroniać pana Kurczyka. A tym większą sensacją jest to, że ktoś się powoływał w takiej sprawie na rzekome moje sugestie, jest obrzydliwą insynuacją. Proszę świadka, znaczy, że świadek nie zna publikacji, za którą w kilkusettysięcznym nakładzie na pierwszej stronie Super Expressu, za którą dziennikarz Misiak otrzymał wielką nagrodę. Czy świadek nie zna tej publikacji? Proszę
Przewodniczący uchylił pytanie. Czy zna pan publikację? Redaktora Misiaka, super ekspresie. Na pewno nie ma sensu. Czy przed rokiem 2007 świadek spotykał się lub miał jakiś kontakt z pułkownikiem Leszkiem Tobiaszem? Według mnie nie. Tak jak zeznałem w prokuraturze, nie było żadnej okazji, chyba że jakaś sytuacja poselska, gdzie to był, on mieszka na terenie, z tego co wiem, na terenie mojego okręgu wyborczego. To jesienią 2007 roku zorganizował świadkowi spotkanie z pułkownikiem Leszkiem Tobieszem. To jest w moich zeznaniach, była odpowiedziana w sposób jednoznaczny. Przez kto do mnie trafił, przekazuje informacje. Moje zeznania były odczytane w pełni wyczy. Zapytam konkretnie, czy była to pani poseł Jadwiga Zakrzewska? Tak, to była pani poseł Jadwiga Zakrzewska. Wysoki Sen, proszę świadka, w listopadzie pani Jadwiga Zakrzewska zeznawała, były to zeznania, nie było rzeczy świadczeń, króciutko tylko, zdumiewające. Ja bym chciał, poprosił świadka, żeby świadek odpowiedział Wysokiemu Sądowi, jak pracownica spółdzielni Spojem z Nowego Dworu została ministrem wiceministrą obrony narodowej. Przewodniczący, uchylił pytanie. Przewodniczący uchylił pytanie, jak pracownicy spółdzielni spółek została wiceministra obrony narodowej. Tam bowiem nie ma to związku z prawą. Wysoki Sądzie, pytając panią Jadwigę Zakrzewską o szereg kwestii, drążyliśmy także ten wątek. W związku z tym zadałem to pytanie, bo wydawało mi się istotne, że skoro pytałem o to samo panią Jadwigę Zakrzewską, to że mam też możliwość zapytać osobę, która jak gdyby wystąpiła z wnioskiem o to, żeby pani... Panie Sumiński, jest już zarządzenie, więc nie zaskarżamy tej sytuacji procesowej. Kiedy i w jakich okolicznościach poznał świadek panią Jadwigę Zakrzewską? Znamy się bardzo wiele lat. Była wiceministra obrony, Ministerstwa Obrony Narodowej na wniosek pana premiera Jerzego Buzka z ramienia powstającego wtedy ruchu społecznego Solidarności. Także wszystkie inne dalsze pytania przekierowały do pana premiera Buzka. Wysoki Sądzie, sama pani Zakrzewska mówiła, że została... Panie Sumiński, proszę zadawać pytania, chyba że pan chce złożyć oświadczenie. Tak, chcę złożyć oświadczenie. Proszę. Wysoki Sądzie, próbujemy tutaj dociec prawdy, tego jak było. Świadek ucieka od udzielania odpowiedzi, w moim przekonaniu, świadek ucieka od udzielania odpowiedzi. Ja w związku z tym próbuję te odpowiedzi skonfrontować ze zeznaniami innych świadków i poprosić świadka do tego, żeby się do tych zeznań odniósł. Ja mogę wskazać fragment, w którym pani Jadwiga Zakrzewska składa określone zeznanie i poprosić świadka, żeby się do nich odniósł ewentualnie. No będzie duża trudność z ustaleniem prawdy, jeżeli świadek będzie na każde pytanie odpowiadał to, co zeznałem prokuratorowi, tyle mam do powiedzenia, koniec, kropka. To w ten sposób rzeczywiście niewiele ustalimy. To jest moje oświadczenie. Tutaj proszę o zadawanie pytań. Świadek nie odpowiedział na moje pytanie, w związku z tym nie powtórzę. Kiedy i w jakich okolicznościach świadek poznał panią Jadwigę Zakrzewską? Kiedy i w jakich okolicznościach? Proszę Wysokiego Sądu, poznałem jako burmistrza Nowego Dworu z ramienia porozumienia centrum.
była na uroczystościach oficjalnych, gdzie pełniłem funkcję wiceministra reprezentującego Ministerstwo Obrony Narodowej. Jakie kwalifikacje miała pani Zakrzewska, że na wniosek świadka premier Buzek powołał ją na wiceministra obrony narodowej? Przewodniczącą pani. Jakie kwalifikacje miała pani Zakrzewska? Że premier Buzek na wniosek świadka powołał ją na wiceministra, albowiem nie ma to związku ze sprawą. Panie Sumińskie, na kwestii porządkowej to pytanie w zasadzie podobnej treści było ukrywane, więc prosiłbym o nie powtarzanie, które już zostały ukrywane w szczególności. Bym prosił Wysoki Sąd o przytoczenie świadkowi zeznania pani Zakrzewskiej z 3 listopada bieżącego roku, strona 89-21. I bym poprosił świadka o odniesienie się do tych słów, ponieważ one stoją w sprzeczności ze zeznaniem świadka. W tym momencie nie prowadzimy czynności konfrontacji, więc świadek odnosi się do swoich zeznań. Czy świadek mógłby się odnieść do słów pani Zakrzewskiej, która wbrew twierdzeniu świadka mówi, że nigdy nie mówiła, że pan Tobiasz jest jej sąsiadem? Przewodniczący uchylił pytanie, czy mógłby się świadek odnieść do słów pani Zakrzewskiej, która mówiła, że świadek, że Leszek Tobiasz nie był jej sąsiadem, a bowiem pytanie ma sugerującą treść. I odnosi się do wypowiedzi świadka, innego świadka. Panie Sumiński, jeżeli pan chce zadawać pytania, jakieś, ma pan problemy z zadawaniem pytań, zgodnie z procedurą, to proszę korzystać z pomocą prawnicy. Chciałbym Wysoki Sąd zapytać, czy jest możliwość, żeby przytoczyć zeznania pani Zakrzewskiej w tym momencie, czy też w tym momencie nie ma możliwości? Taka czynność, możliwe by było przeprowadzenie takiej czynności ewentualnie w przypadku konfrontacji. W tym momencie mamy do dyspozycji tylko świadka Państwa Komorowskiego. Ponieważ do fragmentu wypowiedzi powinien być możliwe do odniesienia się do tego świadka. Dobrze, w takim razie ja bym chciał, żeby zamknąć ten wątek, aby świadek, który zeznaje, został zaprzysiężony. Jeszcze raz odpowiedział na pytanie. Czy pani Zakrzewska mówiła, czy też nie, żeby potwierdził lub zaprzeczył, że pan Tobiasz jest jej świadkiem? Żeby świadek potwierdził to lub zaprzeczył. Krótko. Pan świadek został już zaprzysiężony. Przysięga jest ważna przez cały okres zeznawania świadka w danym procesie, więc nie ma konieczności ponownego zaprzysiężenia, powtarzania. Ja nie chciałem, żeby świadek był zaprzysiężony, tylko żeby krótko jeszcze jednoznacznie odpowiedział, żebyśmy mieli pełną jasność. Czy świadek podtrzymuje to, że to, co powiedział wcześniej, czy też może nie jest tego pewien? Krótko, tak czy nie? Czy pani Zakrzewska mówiła, że pan Tobiasz jest jej świadkiem, czy nie? Krótko. Sąsiadem. Proszę Wysokiego Sądu, ja podtrzymuję w pełni moje zeznanie w prokuraturze, tak to zapamiętałem. A wydaje mi się, że od oceny zgodności czy niezgodności zeznań świadków jest sąd, prokuratura, a nie świadek. Czy spotykając się z panem pułkownikiem Tobiaszem, miał świadek świadomość, że to człowiek, który zajmował się inwigilacją Kościoła katolickiego? Nie, pan pułkownik Tobiasz nic nam nie mówi na ten temat, nie chwalił się tym stanu przecież. Czy świadek miał świadomość,
że pan pokoju Tobias Buczak korzystał z arcybiskupa Peca. Wydaje mi się, że odpowiedziałem w pełni. Rozmowa dotyczyła z panem pułkownikiem Tobiaszem, dotyczyła jego przekonania o tym, że dysponuje dowodami, nagraniami świadczącymi o korupcji wokół Komisji Weryfikacyjnej WSI. Tylko tyle, to wokół tego była rozmowa, nie dotyczyła żadnej przeszłości pana pułkownika Tobiasza, której nie znam do tej pory, proszę wybaczyć, ale naprawdę czym innym się to przez te lata zajmowało. Czy świadek w takim razie cokolwiek wiedział o pułkowniku Tobiaszu? Co świadek wiedział, kiedy przyjmował, druga osoba w państwie, kiedy przyjmowała w swoim gabinecie pana pułkownika Tobiasza, co o nim wiedziała? To, co zostało w prokuraturze. Nic więcej nie wiedziałem, poza to, co zostało zostane w najlepszym wiedzie przekazane zgodnie z moim pamięcią. Czy takie spotkania, w których druga osoba w państwie spotyka się z osobą, o której nic nie wie, to standard czy wyjątek od reguły? Proszę Wysokiego Sądu. Do biur poselskich przychodzą bardzo różni ludzie. Czasami są to ludzie, którzy konfabulują, czas skarżą się na organy władzy państwowej. Czasami są to ludzie, którzy przynoszą bardzo istotne informacje pozwalające na prowadzenie działalności poselskiej. Do marszałka Sejmu, do jego biura poselskiego, nie do Sejmu, przychodzą ludzie, którzy uważają, że mają coś do przekazania samym władzom państwa polskiego. W przypadku pana pułkownika Tobiasza, dla mnie przemawiającym, uzasadniającym to, że nie należy zlekceważyć tych jego informacji, była powiem tak, powiem, odniesienie do pana pułkownika, którego parę dni chyba wcześniej miałem u siebie w biurze. Zupełnie inną sprawą, no, ale niewątpliwie sam fakt, że przychodzi dwóch pułkowników służb specjalnych, każdy prawdopodobnie z inną motywacją, ale jakby dotyczy to, musi zwrócić uwagę, no musi także zwracać uwagę to, że wszystko, co się dzieje albo może się dziać złego wokół służb specjalnych, może stanowić potencjalne ogromne zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa. Jak długo świadek był marszałkiem Sejmu? Byłem niepełną kadencję, bo byłem do czasu, do wyborów prezydenckich, które były nieterminowe ze względu na katastrofę smoleńską. Ilu posłów w tym czasie przychodziło do świadka z informacją o różnych przestępstwach? Ja bardzo przepraszam, ale ja nie dostrzegam tutaj jakiegoś związku ze sprawą, która dotyczy oskarżonego, podejrzanego pana. Bo czy ja mam... Czy takie sytuacje zdarzały się często, czy to była sytuacja incydentalna? Jak często się zdarzały? Wiarygodne informacje? Proszę Wysokiego Sądu, taka sytuacja, że przychodzi jeden po drugim, pułkownik służb specjalnych wojskowych, a jeden przynosi dowody nagrane na kasety wideo i magnetofonowe o korupcji wokół Komisji Weryfikacyjnej WSI, to się zdarzyło nie raz w życiu. I oczywiście różni posłowie, nie posłowie przychodzą w różnych sprawach, proszą o interwencję, ale tej skali sprawa zdarzyła mi się rzeczywiście tylko raz w życiu. A inne wiarygodne zaznaczam, zawiadomienia o przestępstwie, informacje o przestępstwach, które skutkowały przynajmniej skierowaniem tej sprawy do organów ścigania. Często się to zdarzało jako posłowi? Nie. Najczęściej są to prośby o interwencję. Nie albo skarga, ale niekoniecznie wymagające kierowanie informacji do organów ścigania. To są rzadkie sprawy tego typu. Wysoki Sąd doskonale wie, dlaczego zadałem to pytanie. Nie miał świadczeń, dlatego będę dopytywał, mimo że świadkowi wydaje się, że to jest bez znaczenia. Y...
Chciałem dopytać, żeby się upewnić, bo świadek nie odpowiedział na pytanie. Ile osób przychodziło do świadka jako marszałka Sejmu, składając zawiadomienie o tym, że wiedzą o jakimś przestępstwie? Do marszałka Sejmu. Nie do posła, tylko jako do marszałka Sejmu. Jeszcze raz mogę odpowiedzieć, proszę Wysokiego Sądu, że najczęściej są to skargi albo prośby o interwencję. Czasami są to donosy poparte różnego albo poważnymi dowodami, albo brakiem dowodów, albo tylko sugestią przestępstwa. Najczęściej się działa w ten sposób, że jeśli sprawa nie jest ewidentna, wymaga zbadania, to się kieruje to do odpowiedniego resortu, do odpowiedniego urzędu. Rzadko się zdarzają, mi się zdarzyło chyba to jeden, aby przyszedł ktoś, kto dysponuje dowodami, tak przemawiającymi do wyobraźni, w moim przekonaniu stanowiącymi wystarczającą przesłankę do tego, aby sprawę potraktować niezwykle poważnie jako potencjalne źródło nie tylko zjawisk korupcyjnych, ale czy dowód na zjawiska korupcyjne, ale również jako, jako potencjalne źródło zagrożenia bezpieczeństwa państwa. Wysoki Sądzie, te zeznania są tak skrajnie sprzeczne ze zeznaniami pani Jadwigi Zakrzewskiej, że zdarza. Panie Sprawie, pan chce złożyć oświadczenie, to proszę to zasygnalizować, że pan chce złożyć oświadczenie. Chciałem zgłosić wniosek, który nie wiem, na ile będzie mógł być zrealizowany. Niemniej wydaje mi się, że on jest ważny. Żeby doprowadzić do konfrontacji pani Zakrzewskiej ze świadkiem, bo zeznania mamy skrajnie sprzeczne. To jest mój formalny wniosek. Nie wiem, na ile może być zrealizowany przy obowiązku świadka, niemniej taki wniosek składam. Przyłączam się do takiego wniosku. No tyle, dziękuję bardzo. Przewodniczący, zakreślił się na mnie termin, jest problem.
oskarżonemu i obrońcy w celu doprecyzowania wniosku złożonego wraz z uzasadnieniem, podaniem okoliczności test dowodowych, a następnie 7-dniowy termin pozostałych stron do wypowiedzenia się co do treści wniosku, jeżeli taką wolę wyrażam. Kończąc ten wątek, chciałem prosić świadka o określenie jako marszałka Sejmu do doświadczonego parlamentarzysty. Do kogo powinien zgłosić się poseł, jeżeli ma wiedzę o możliwości zajścia przestępstwa? Czy do marszałka, czy na policję lub do prokuratury? Czy jeszcze może gdzieś indziej? Proszę Wysokiego Sądu, nie sądzę, aby to była moja rola tłumaczenia, dlaczego, czy słusznie postępują konkretni ludzie, konkretni posłowie. Każdy postępuje tak, jak uważa za stosowne. Sprawa do mnie trafiła, ja musiałem podjąć to działanie zmierzające do poinformowania odpowiednich organów władzy państwa, także stojących na straży bezpieczeństwa państwa, i to zrobiłem. To zrobiłem. Natomiast oczywiście świadom pełni tego, że gdybym tego nie zrobił, to ja bym złamał przepisy prawa, bo jest obowiązek powiadamiania. Oczywiście jest także zdrowy rozsądek, który pozwala na dokonanie wyboru, kogo należy poinformować w pierwszym rzędzie w sytuacji, kiedy wchodzi w grę zagrożenie bezpieczeństwa państwa. Nie bezpieczeństwa sklepu przed pokradzeniem, tylko bezpieczeństwa państwa w detalicznym punkcie, jaki stanowią służby specjalne. Proszę świadka, świadek w dniu dzisiejszym zeznał, że potwierdził zeznanie złożone w prokuraturze, że jest pewien, że do pierwszego spotkania z panem Tobiaszem doszło 21 listopada 2007 roku i świadek stwierdził, że podtrzymuje te zeznania. Chciałem w tym momencie zapytać, czy na ten moment świadek nadal podtrzymuje te zeznania, że do pierwszego spotkania z panem Tobiaszem doszło 21 listopada 2007 roku. Pamięta pan tę datę? Proszę Wysokiego Sądu, pamiętam tylko i wyłącznie tyle, że przygotowując się do złożenia zeznań w prokuraturze, zadałem sobie wtedy, przed paroma laty, trud zmierzający do tego, żeby ustalić tą datę ściśle. Podtrzymuję w pełni złożone prokuraturze. Na pewno są. Czy zdarzały się panu błędy jakieś w kalendarzu, w zapiskach w kalendarzu? Oczywiście, że błędy się rzeczą. Proszę państwa. Wysoki Sądzie, zanim przejdę do dalszych pytań, mam ich nie ustająco wiele, chciałbym poprosić Wysoki Sąd o przeczytanie drugich zeznań świadka. Czy jeszcze strony mają jakieś pytania do świadka odnośnie tego protokołu? Protokół przesłuchania świadka 21 stycznia 2009 roku. W odniesieniu do poprzednich zeznań chcę dodać, że terminy spotkań z panem Tobiaszem podają w oparciu o własną pamięć i kalendarze biura i dopuszczam taką możliwość, że podałem je błędnie. Dla mnie ten okres był okresem intensywnych działań związanych z obejmowaniem przeze mnie funkcji marszałka Sejmu i niewątpliwie sprawy przekazane przez pułkownika Tobiasza były ważne, ale nie najważniejsze. Dopuszczam taką możliwość, że pułkownik Tobiasz lepiej zapamiętał te daty. O istnieniu rozbieżności w tym zakresie dowiedziałem się z mediów. Z Aleksandrem Polskim w biurze poselskim spotkałem się dwa razy. Pierwsze było spotkanie zaaranżowane przez generała Buczyńskiego. Drugie na pewno za pośrednictwem generała Kuczyńskiego doszło do skutku, bo upomniał się o takie spotkanie. Nie pamiętam, czy osobą umawiającą był generał Buczyński, czy ktoś inny, na przykład pracownik biura poselskiego. Nie pamiętam dat tych spotkań. Pan był u mnie jako pierwszy. Spotkanie z Tobiaszem było kolejne. Wydaje mi się, że drugie spotkanie z Ali było w krótkim czasie przed pierwszym spotkaniem z panem Tobiaszem. Skojarzyłem to w ten sposób, że był u mnie Alikowski, a w krótkim czasie po nim przyszedł El Tobiasz, który mówił o rzeczach obciążających.
czasie rozmów z Alikiem byłem sam. Nikt nie uczestniczył w tych rozmowach. Przy pierwszym spotkaniu w Hamsku powiedział, że ma bardzo ważne informacje dla mnie. Sugerował, że ma możliwość dotarcia do NETS-u, do raportu dotyczącego WSI. Niczego ode mnie nie żąda. Nie mówił, że może mi go przedstawić, ale sugerował, że ma dojście do tego dokumentu. Nawet coś takiego powiedział, że pewnie będę zainteresowany. Ja wykazałem daleko idącą ostrożność i specjalnie nie komentowałem jego słów. Pozwalałem mu mówić. Moja ocena jest taka, że Polski chce się przeflancować pod nową władzę lub że po prostu konfabuluje, bo jako marszałek i tak mam dostęp do tego dokumentu. Trzecią myślą było to, że jest to być może jakaś forma prowokacji wobec mojej osoby i w tej sytuacji ja zachowałem ostrożność, nie wychodząc poza ogólne deklaracje zainteresowania i zostawiając sprawę niedomkniętą. Odpowiadając na zadane pytanie zeznaję, w czasie tej pierwszej wizyty Aleksander nie mówił nic na temat mojego przyszłego pracownika. Ale przypominam sobie, że bardzo negatywnie wyrażał się o moim wieloletnim współpracowniku Mon Waldemarze Strzałkowskim. Wóz Strzałkowski był osobą współprowadzącą śledztwo w sprawie niszczenia HQSI na przełomie 1990. Wzajemna antypatia w dużej wymieniu sięgała tego okresu. HQSI był współpodejrzany w tej sprawie i miał wpływ na dalszy przebieg, a w zasadzie zakończenie kariery pana Jakowskiego. Odbierałem to jako chęć wyrównania rozmowy. Temat wóz Strzałkowskiego pojawił się pod koniec naszej rozmowy. Rozmowa zaczęła się od aneksu. Spotkanie nasze zakończyło się bez żadnych ustaleń i konkluzji, że w przyszłości może będzie kolejny kontakt. Na pytanie obrońcy. Wydaje mi się, że spotkanie było po wyborach pod koniec października 2007, ale przed tym jak zostałem marszałkiem, ale w prasie była już mowa, że mam zostać marszałkiem. Druga rozmowa z Alikiem była już po tym, jak zostałem marszałkiem. Alikowski nie chciał niczego konkretnie ode mnie, ale odniosłem wrażenie, że chcę uchodzić za człowieka ważnego, który wiele może. Z mojej strony celem spotkania było to, żeby nie spłoszyć i podtrzymać ten kontakt. W tamtym czasie w służbach były zmiany i w zasadzie nie było z kim rozmawiać na ten temat. Uważałem, że może być interesujący dla służb ze względu na bezpieczeństwo państwa. Przed tym spotkaniem Alikowski przez generała Buczyńskiego usiłował uzyskać termin kolejnego spotkania. Ja go przesuwałem, ale ostatecznie termin został ustalony. W czasie tego spotkania rozmowa podobnie krążyła wokół aneksu, ale bez stwierdzeń, że ma ten aneks lub że coś chce za niego. Dopuszczałem możliwość, że konfabuluje, ale też wyglądał na osobę, która chce się zbliżyć do nowej władzy. Dzisiaj oceniam go jako człowieka operatywnego, bezwzględnego w działaniu. Jeszcze z lat 90. wyniosłem jego ocenę, że jest człowiekiem niebezpiecznym. Wtedy oceniałem go negatywnie, konsekwencją czego było zakończenie pracy w służbach i zapewne o tym wiedział. Alikowski, sugerując możliwość dotarcia do aneksu, nie wskazał żadnym źródłem ani osób, które mogłyby mu w tym pomóc lub umożliwić. Na pytanie obrońcy, pracownik biura, który miał umawiać spotkania, to Zdzisław Kurzyński. Jako pierwszy chyba w październiku 2007 przyszedł i po nim Tomiasz. Nie pamiętam po jakim czasie po wizycie przyszedł Tomiasz. Wybory były 28 października 2007, a 5 listopada byłem już marszałkiem. Między tymi datami odbyłem spotkanie z Tomaszem, ale nie potrafię dokładnie wskazać, kiedy miało one miejsce. Na drugim spotkaniu kontakt z Alikiem nie odbywałem z nikim więcej spotkań. Być może próbował telefonicznie utrzymywać kontakt, ale do spotkania nie doszło, bo wtedy już dysponowałem wiedzą Tobiasza. Nie jestem pewien terminu spotkań z Leszkiem Tobiaszką. Spotkań było takich kilka. Nie potrafię powiedzieć dokładnie ile. Jak już mówiłem, informację, że jest taki pułkownik, Altobiasz, który chce się spotkać, przekazała mi poseł Jadwiga Zakrzewska, której informację te przekazał starosta powiatowy, który jest sąsiadem Altobiasza. Do spotkania
moim biurze poselskim, R. Tobiasz w rozmowie ze mną przekazał mi informację o korupcji w otoczeniu komisji weryfikacyjnych i wymienił nazwisko Aleksandra Jankowskiego. R. Tobiasz informował również o innych dziwnych zjawiskach związanych z weryfikacją i służbami, ale miały charakter utyskiwania. Wspominał, że zabiegał o weryfikację swoją misję i w ramach tych zabiegów miał kontakt z Jankowskim, który miał możliwość załatwienia weryfikacji. W czasie pierwszej rozmowy stwierdził, że dysponuje nagraniami i ogólnie wspomniał, co na nich jest, jaką techniką je uzyskał. Wydaje mi się, że na drugie spotkanie te nagrania przyniósł. W czasie pierwszego spotkania tylko ja byłem obecny. W czasie tego spotkania Tobiasz mówił, że poza Jankowskim w załatwieniu weryfikacji brały udział inne osoby. Stwierdził wtedy, że dysponuje dwoma osobami w komisji weryfikacyjnej. Wskazał jedno nazwisko pana Pietrzaka. Pamiętał, że coś mówił, że jedna z tych osób jest z układu prezydenckiego, a druga z tego drugiego. Wtedy też Tobiasz powiedział, że załatwienie tej weryfikacji miało być za pieniądze. Podał jakąś konkretną sumę, nie pamiętam jej dzisiaj. Opowiada, że przeciągał sprawę, dawał do zrozumienia, że ma pieniądze. Tak przynajmniej pamiętam to z rozmowy. Z tego, co mówił, odniosłem wrażenie, że kontakty z Jankowskim były intensywne. Starałem się nie wnikać w tę sprawę. Była ona poważna, ale w tym czasie były zmiany personalne w służbach. Powołano ministra koordynatora. Na pytanie obrońcy miałem wrażenie, że Tobiasz nie zerwał tego kontaktu i tak jakby czekał na sugestie, czy ma się dalej spotykać z Jankowskim, czy nie. Ja chciałem tę sprawę jak najszybciej przekazać służbom, gdyż sprawa moim zdaniem jak najbardziej kwalifikowała się do służby. Obaj panowie są ze służb. Byłem przekonany, że Lichowski miał kontakty w przeszłości z obcymi służbami. Sprawa dotyczyła korupcji związanej ze służbami. W związku z tym jak najbardziej nadawała się do służb. W tym miejscu chciałbym dodać, że dzisiaj nie jestem pewien, czy Lichowski już na pierwsze spotkanie przyniósł jakieś dowody, ale raczej nie. Bo wydaje mi się, że te nagrania kamery przyniosą drugie spotkanie. Nie chcę podawać precyzyjnej daty drugiego spotkania. Poprzednio zeznałem, że jest to 3 grudnia, ale wynikało to z rekonstrukcji kalendarza, a nie mojej pamięci. Zakładam, że Tobiasz może mieć bardziej precyzyjną wiedzę. Dowody, które przyniósł mi Tobiasz, oddałem mu. Nie chciałem ich oglądać, aby ich nie uszkodzić. Na przykład taśmę po krótkim obejrzeniu. Tylko poprosiłem o pokazanie wizerunku Jankowskiego na kamerze. Miało to być elementem uwiarygodniającym Tobiasza. Uważałem też, że dowody te powinny być przekazane służbom bezpośrednio, a nie za moim pośrednictwem. W czasie rozmowy byliśmy sami. Tobiasz po zakończeniu rozmowy zabrał materiały ze sobą. Na pytanie obrońcy Tobiasz nie nalegał na przesłuchanie przeze mnie taśmy dotyczącej sprawy aneksu. Ogólnie mówił, co jest na tych taśmach. Nalegał bardzo, aby coś zrobić z tymi dowodami i z tą sprawą. Ciąg dalszy był taki, że usiłowałem sprawę przekazać służbom. Moim pierwszym rozmówcą w tej sprawie był ówczesny minister koordynator Paweł Grasz. Wyżej wymieniony przyjął informację, zastanawiał się, co z tą sprawą zrobić i podjął decyzję, że jego zdaniem sprawę powinien przejąć szef SKW Reszka. Mocno się to przekazanie opóźniło ze względu na sytuację w wywiadzie i brak ludzi, którzy mieliby się tym zająć. Jak Tobiasz mówił w ogólnym bałaganie w komisji, że różni ludzie załatwiają różne rzeczy i że na rynku oficerów niezweryfikowanych panuje przekonanie, że można sobie coś załatwić. Nie pamiętam, czy Tobiasz mówił o niebezpieczeństwie ujawnienia tajemnicy państwowej, czy wyszło to w wyniku rozmowy. Jest bardzo prawdopodobne, że mówił o nieprawidłowościach innego typu niż nagranie przez niego. Odniosłem wrażenie, że niewiele wynika z kontaktu z Reszką i zapadła decyzja. Była to decyzja prawdopodobnie Pawła Grasia, przynajmniej on mi to zakomunikował, że sprawę przyjmuje ABW. W związku z tym przekazałem całą moją wiedzę i spostrzeżenia panu Bondarykowi, który podjął decyzję, co dalej ma się dziać. W efekcie pan Bondarek został przekazany wraz z materiałami ABW. Przekazanie materiałów spraw panu Bondarykowi związane było z kolejnym spotkaniem z Bondarykiem i Serce. Tobiasz bardzo się nie cierpił, dzwonił do mnie, przychodził
pytał, co ze sprawą i kiedy zostanie wykorzystany jako źródło wiedzy przez ABW. Cała sytuacja trwała kilka dni. Mam na myśli określenie spośród kogo się tym zająć i później przekazanie materiału. Najpierw ja, rozmawiając z panem Bodarykiem i przedstawiając sprawę, a po podjęciu decyzji zająć się tym ABW, materiały zostały przekazane do ABW. Przekazanie to wyglądało w ten sposób, że doszło do kolejnego spotkania z ABW-iarzem Jurze Kuselskim, w którym uczestniczyłem ja i pan Bondarek. Nie jestem pewien, czy był obecny Paweł Graś. Ja już w tym momencie nie pamiętam tych wszystkich spotkań, ale nie kojarzę takiego spotkania, że był pan Graś, Bondarek i pan Tobie. Na pytanie obrońcy podjąłem decyzję, żeby sprawę przekazać ministrowi koordynatorowi, a nie prokuratorze, bo sprawa dotyczyła służb, a nie spraw kryminalnych. Poza tym domniemaniem, że sprawa może dotyczyć wycieku informacji do służb rosyjskich ze względu na znaną przeszłość pułkownika Lichockiego oraz ze względu na pewną wiedzę, którą mam na temat pracy służb. Z rozmów z Graśem wynikało, że sugerował możliwość dotarcia do Meksu. Nie pamiętam, czy Tobiasz mówił mi o świeżym spotkaniu dotyczącym Meksu. Mówił ogólnie spotkanie. Pamiętam, że Tobiasz mówił, że rozmawiał z nim na temat możliwości uzyskania Meksu, ale nie pamiętam, czy było to wrażenie, czy jakaś rozmowa między nimi. Nie wnikałem w szczegóły. Dążyłem do przekazania sprawy. Tobiasz mówił mi, że chwalił się, że miał możliwość wpływu na obsadę wiceprezesa NBP i być może w takim kontekście mówił też o Meksie. Nie jestem w stanie zweryfikować, czy to były przychwałki, sugestie, czy rzeczywistość. Nie dążyłem do tego. W rozmowie z Tobiaszem zdecydowanie tematem wiodącym była weryfikacja, a nie aneks. Bo w sprawie weryfikacji miał dowody. Na pytanie obrońcy. Drugi raz spotkałem się z Mocką, bo uważałem, że sprawa nadaje się do opracowania przez służby i nie chciałem go głoszyć. Nie odtworzę teraz, czy w rozmowach z Tobiaszem padło nazwisko Wojciech Sumiński lub imieniu Wojtek, ale podałem informację o silniku między Panem Pietrzakiem. Nie pamiętam pana Sumińskiego jako dziennikarza, nie pamiętam programu na temat Fundacji Pro Civili. Zakładam, że jako dziennikarz gdzieś tam się przebijał, ale trudno mówić o jakiejś znajomości. Nie mam jednak żadnych skojarzeń jego nazwiska z jakimś programem. Pewnie na pierwszym spotkaniu rozmawialiśmy o Antonie Macierewiczu, zapewne w kontekście tego, co się dzieje w komisji weryfikacyjnej. Nic nie wiem o związkach łączących nawet sam Wielkowskiego z generałem Włóczyńskim. Nic nie wiem na temat informacji rozprowadzanych wśród dziennikarzy przez pani dotyczących okoliczności upadku mojego syna przy pierwszym spotkaniu z Tobiaszem nie miałem skojarzenia, że już go wcześniej widziałem. Nie pamiętam, czy Tobiasz mówił o możliwości wyjazdu służbowego za granicę jego lub syna. Po przekazaniu sprawy panu Bondarekowi nie uczestniczyłem, nie interesowałem się stanowiskiem, jakim zajęły w niej służby. Wiem, że została przekazana prokuraturze później. Tobiasz parę razy przychodził do mnie z jakimiś pytaniami, ale nie mówił nic o postępach sprawy. Przychodził raczej z pytaniami o jego sytuację zawodową. Odsyłałem go w tych sprawach do osób, które decydowały o jego losie na pytaniu obrońcy. Nie kojarzę sytuacji, ale otrzymał informację, że nie dostanę tekstu aneksu i że ten aneks był już w Sejmie. To wszystko, co mnie zeznało. Tak pan zeznawał? Tak, tak. Czy potwierdza pan? Tak, oczywiście. Pytania, panie prokuratorze? Czy pan chce jakoś uzupełnić, rozszerzyć? Nie odczuwam specjalnie takiej potrzeby, ale proszę Wysokiego Sądu, mogę tylko potwierdzić to, że dla mnie ta sprawa naprawdę nie była priorytetowa w tym momencie, szczególnie jak nie było obejmowanie zmiana rządu w Polsce, więc obejmowanie przez mnie Komisji Marszałka Polskiego Sejmu. Ja rozumiem, że to jest z innych powodów, dla innych niesłychanie są ważne te wszystkie daty i absolutnie to rozumiem. W związku z tym mogę tylko proszę powiedzieć tyle, że ja nie
wydarzyło i odtworzenia tego na podstawie zarówno własnej pamięci, jak i poszukiwania w kanonie. Dziękuję najmniej. Można. Panie prezydencie, zostały odczytane panu już oba zeznania. Moje pytanie jest takie, czy dostrzega pan sprzeczności w podawanych datach tych spotkań z panem Tobiaszem? Mogę powiedzieć tylko i wyłącznie tyle, że obydwa protokoły zeznań podpisałem, więc absolutnie one są zgodne z tym, co ja przekazałem prokuraturze, zgodnie z moją najlepszą wiedzą, jaką posiadałem, czy najlepszą pamięcią, która oczywiście mogła być niewystarczająca. Czy ja mogę zrozumieć, że potwierdza pan okoliczność, że mógł się pan mylić, podając dwa różne okresy, w których dochodziło do spotkań z panem Tobiaszem? Nie bardzo rozumiem termin okresy. Miesiące? No, panie prezydencie, w jednych z zeznaniach podaje pan październik i tutaj nie ma pan wątpliwości, bo mamy wybory. Później mamy funkcję marszałka, a w kolejnych z odczytanych panu zeznaniach wynika, że nawet sobie to podkreśliłem, tej daty jestem pewien i jest mowa o 21 listopada. Jeszcze raz mogę powiedzieć to samo, że absolutnie wszystkie dane, które podawałem dotyczące terminu, były zgodne z tym, co zapamiętałem albo starałem się odtworzyć z pamięci. Ale widzę. Natomiast jedno nie ulega wątpliwości, jeśli chodzi o sekwencję wydarzeń. To jest, wydaje się być absolutnie pewne. A dopuszczam, absolutnie dopuszczam możliwość błędnego zapamiętania kwestii dat. Naprawdę był to okres dla mnie, gdzie miałem, no powiedziałbym, jeśli nie 1000, to przynajmniej 100 innych małżeństw. Można? Panie prezydencie, czy poseł miałby dostęp do aneksu weryfikacyjnego WSI? Nie, poseł nie, marszałek sobie oczywiście tak. Jeżeli jest poseł, jest marszałkiem, to... Czy możemy przyjąć, że na pewno, bez względu na to, z jakimi miesiącami kalendarzowymi mamy do czynienia, rozmowy z panem Tobiaszem i z panem się po tym, jak już został pan wybrany marszałkiem Sejmu? Do Wysokiego Sądu nie mam nic więcej do dodania poza to, co zeznałem dwa razy w czasie rozmowy z prokuratorem. No tak, ale proszę sądów, no ponieważ jest to zasadnicza różnica, ja rozumiem, że mógłbym tego wątku w ogóle nie drążyć, dlatego że wszelkie wątpliwości rozstrzyga się na korzyść mojego klienta. Natomiast no, jest sprzeczność. Ja oczywiście daleki jestem od tego, żeby w jakikolwiek sposób starać się wpływać na przymuszenie, że tak kolokwialnie określę, zeznanie pana prezydenta. Ale mi tylko chodzi o taką ludzką ocenę możliwości pomyłki i nic więcej. I gdyby pan prezydent był uprzejmy w tym zakresie postarać się odpowiedzieć, to ja, działając w interesie oczywiście wyłącznie swojego klienta, byłbym w pełni usatysfakcjonowany. Natomiast najmocniej przerażam pana prezydenta. Natomiast w przypadku, gdyby pan prezydent w dalszym ciągu zajmował tak konsekwentne stanowisko, jak zajmuje, odwołując się do tamtych zeznań, to ja bym prosił o zaprotokołowanie swojego wystąpienia w tym zakresie, że ta data jest dla nas dość istotna, a świadek, bez względu na sprawowaną funkcję państwową, nie potrafi odpowiedzieć na to pytanie. Tylko tyle. Dziękuję. Sprawa już wspomniałem jest nagrywana, jest sugestią zajęcia się na protokole. Ale rzeczywiście zapomniałem, dziękuję. Proszę Wysokiego Sądu, oczywiście nie do mnie należy ocena, co jest ważne z punktu widzenia procesowego. Jeszcze mogę powtórzyć to, co powiedziałem na pytanie pana sędziego Wysokiego Sądu, że oczywiście pamięć ludzka jest zawodna, że ja także błędy popełniam, dlatego dwa razy składałem zeznania w prokuraturze i każde było składane w dobrej wierze i z maksymalnym wysiłkiem, aby przekazać pełną wiedzę, którą zapamiętałem. To jeszcze w tym
zakresie, czy ten moment od wyników wyborów, bycia posłem, w momencie, kiedy zostaje pan wybrany przez Sejm, marszałkiem Sejmu, czy zmienia lokalizację pomieszczenia, w którym się urzęduje? Krótko mówiąc, czy te spotkania odbywały się w pomieszczeniach, które już były przeznaczone dla marszałka Sejmu, czy jeszcze w pomieszczeniach, które przeznaczone były dla parlamentarzystów? Nie ma w zasadzie w Sejmie pomieszczeń dla parlamentarzystów. Są dla komisji, są różne posły, ale chyba, że poseł dysponuje pokojem hotelowym, ja nie dysponowałem, więc moja pamięć jest taka, że wszystkie te spotkania miały miejsce w biurze poselskim na Krakowskim Przedmieściu. Dziękuję bardzo. Nie mam pytań. Dziękuję. Chwileczkę, panie Smoliński. W tym momencie godzina 12 jest zaplanowana przerwa. Przewodniczący zarządu przerwa na godzinę 12:20. Pamięta świadek, która wizyta była pierwsza? Pułkownika Tobiasza. Moim przykładem
przyjmuje absolutnie zasadne twierdzenie, że pierwotnie był, przyszedł pan Tobiasz, bo nie prosiłem potem o jego pokazanie twarzy na nagraniach pana pułkownika Tobiasza, więc musiałem być potem, skoro chciałem rozpoznać twarz człowieka, którego przecież nie pamiętam, jeśli chodzi o jego wygląd współczesny, mogłem to powiedzieć tylko i wyłącznie w czasie wizyty pana Lichu w moim biurze poselskim. Jeżeli teraz świadek twierdzi, że pierwszy... Chwileczkę, bo jeszcze raz zadam to pytanie, bo nie wiem, czy nie doszło do przejęzyczenia. Pan był pierwszy, czy pan Tomasz? Tak jak ja pamiętam, tak jak zeznałem. Natomiast dopuszczam możliwość jakiegoś błędu pamięci. Dopuszczam taką możliwość, tak jak rozkładałem moje, czy zeznania składałem drugi raz. Ale ja to, co zapamiętałem, mogę powtórzyć jeszcze raz. Pamiętam moją własną myśl, że po co on mi to proponuje, skoro ja i tak będę miał dostęp do tego dokumentu. Może to było to, że byłem, przecież ja wiedziałem, że będę marszałkiem Sejmu, no parę dni, co najmniej parę dni wcześniej niż to się wydarzyło. Dopuszczam taką możliwość, ale tu nie mam żadnej dodatkowej pamięci, którą mógłbym się w tej chwili podzielić. Te dwa zeznania złożyłem, Wysoki Sąd oceni, na ile one są, wprowadzają jakieś istotne różnice, jeśli chodzi o ważne dla wydarzenia, które jest przedmiotem postępowania sądu, jakieś różnice. Wysoki Sądzie, przepraszam, ale tu się nie da bez oświadczenia. Tutaj to tylko, nie wiem, paragraf 22 mógłby wyjaśnić to, co świadek mówił, bo to jest absurd, bo nie absurd. Ja bym poprosił świadka o bardzo... Panie Stawiński, proszę albo złożyć oświadczenie, albo zadawać pytanie. Ja proszę świadka o bardzo konkretną, zadaję bardzo konkretne pytanie, bardzo konkretne. Czy pierwszy był pan, jak świadek twierdził w pierwszych zeznaniach, czy pierwszy był pan Tobiasz, jak świadek twierdził w drugich zeznaniach? Bardzo konkretne pytanie. Proszę Wysokiego Sądu, jeszcze raz mówię to, co zapamiętałem, to, co byłem w stanie także sprawdzać w materiałach, które były dostępne, czy w moim kalendarzu, że nic nie było, przekazałem w jednym zeznaniu, dopuściłem możliwość nieprecyzyjnego zapamiętania, uzupełniłem czy sprostowałem pod następnym zeznaniem i nic więcej nie mam do pytania. Nie dysponuję żadną lepszą wiedzą, ani lepszą pamięcią. Pragnę wygłosić oświadczenie. Proszę. W sądzie, ja tak drążę ten wątek, ponieważ on jest szalenie istotny z kilku względów. Po pierwsze, jeżeli świadek najpierw spotkał się z panem Tobiaszem, jak zeznał w swoich drugich zeznaniach, to spotykając się z pułkownikiem Lichym, wiedział już, że spotyka się z człowiekiem, który mógł popełnić przestępstwo. I to jest bardzo istotny fakt. Po drugie, w swoich drugich zeznaniach świadek stwierdził, że zarówno pierwsze spotkanie z panem, jak i z panem Tobiaszem nastąpiły wtedy, kiedy jeszcze był posłem, a nie marszałkiem. To są dwie szalenie istotne okoliczności. I teraz ja zadaję bardzo proste pytanie i mogę uzyskać odpowiedzi. Które zeznania są prawdziwe? Czy te drugie? Logika by nakazywała, że te drugie, bo drugie chyba wymazują, albo prostują te pierwsze. Ale nie mogę tego od świadka wydobyć. Dlatego bardzo proszę o precyzyjną odpowiedź. Czy najpierw świadek spotkał się z panem Lichockim, jak twierdzi? Jest Sumiński, to jest oświadczenie. Nie mogę wydobyć, proszę, Wysokiego Sądu, ja mam wygłosić oświadczenie, tak? Cały czas pan to masz. Nie mogę wydobyć od świadka odpowiedzi na najprostsze pytanie. Na najprostsze pytania, nawet na takie pytanie, czy zeznał prawdę w pierwszych zeznaniach, czy zeznał prawdę w drugich zeznaniach? To jest bardzo proste pytanie. Te dwa zeznania wzajemnie sobie przeczą. A świadek nie potrafi odpowiedzieć, tylko mówi, powiedziałem prawdę w zeznaniach. Ale w których? W pierwszych czy w drugich? To są dwa sprzeczne zeznania. Więc proszę o bardzo precyzyjną
Bardzo precyzyjne, pytanie zadaje i oczekuję prostej odpowiedzi. Nie mogę się od prezydenta Polski doczekać odpowiedzi na najprostsze pytanie. Koniec mojego oświadczenia. Powtórzę pytanie. Czy świadek zeznał prawdę w pierwszych zeznaniach czy drugich? To jest bardzo proste pytanie. Czy pan pamięta teraz te zdarzenia? Kto pierwszy przyszedł? Jaki jest stan pamięci na dzień dzisiejszy? Proszę Wysokiego Sądu, ja naprawdę chciałbym pomóc, ale ja naprawdę nie dysponuję żadnym dodatkowym źródłem wiedzy, ani lepszą pamięcią niż wtedy. Pamięć ludzka oczywiście może być zawodna. I moja mogła być również zawodna. W związku z tym mogę tylko jeszcze raz powiedzieć, że w najlepszej wierze składałem obydwa oświadczenia, do obydwa zeznania. I to do Wysokiego Sądu należy, do prokuratury, ocena tego, czy to ma jakikolwiek wpływ na sytuację oskarżonego, czy nie. No, sąd dysponuje zeznaniami różnych świadków. Ja mogę mówić tylko i wyłącznie o mojej świadomości. Wtedy, dzisiaj ona jest o wiele mniejsza niż przed paroma latami. Czy potrafi pan wyjaśnić, skąd te rozbieżność się wzięły? Zapis nie, proszę Wysokiego Sądu. Nie dysponuję taką możliwością odtworzenia pełnego przebiegu wydarzeń. I od tego dałem wyraz tym zeznaniem. Czy świadek może potwierdzić, bądź zaprzeczyć, że drugie zeznania składane w prokuraturze były bliższe prawdy niż te pierwsze, czy też nie? Przewodniczący, uchylił pytanie. Dobrze. Pan powiem. Świadek także przed chwilą, przed przerwą, że mógł się pomylić, nawet w kalendarzu. W związku z tym ja zadaję świadkowi pytanie. Kim świadek był, zanim został marszałkiem Sejmu? Jaki związek ze sprawą? Chciałbym Wysoki Sądzie w kolejnym pytaniu wykazać, że kiedy świadek rozmawiał z Aleksandrem a także z pułkownikiem Leszkiem Tobiaszem, to był posłem, nie marszałkiem, nie miał dostępu do aneksu i że to, co określił jako wyraziłe zainteresowanie tą propozycją, wyrażał jako poseł, który nie ma dostępu do aneksu. Że tą przestępczą propozycję, zainteresowanie wyraził poseł, który nie miał dostępu do aneksu, a nie marszałek. Potrafi pan odpowiedzieć na to pytanie? To co mogę powiedzieć więcej, poza tym, co powiedziałem? Proszę Wysokiego Sądu, dopuszczam możliwość jakiegoś zachwiania pamięci w tej kwestii. Dałem temu wyraz w drugim zeznaniu. Z praktyki politycznej warto wiedzieć, że marszałek Sejmu to nie jest postać, która, tak powiem, co do której uzgodnienia następują w dniu głosowania nad jego kandydaturą w Sejmie. Więc oczywiście to mogło mieć znaczenie z punktu widzenia także i mojego głębokiego przekonania, że ten aneks, tak powiem, będzie dla mnie dostępny w sposób legalny, a nie nielegalny. Jeżeli w swoich drugich zeznaniach, tych składanych powtórnie w prokuraturze, świadek mówił o sprostowaniu pewnych rzeczy, mówił świadek prawdę, to swoje rozmowy z dwoma oficerami WSW i WSI świadek prowadził przez miesiąc czasu. A zatem moje pytanie brzmi,
Jakie świadek miał uprawnienia śledcze, żeby prowadzić śledztwo, jakąś grę operacyjną, czy nie wiem, jak ją nazwać, przez miesiąc czasu? Jakie świadek miał do tego uprawnienia? Przepraszam bardzo, proszę Wysokiego Sądu, nie rozumiem tego pytania, bo chyba nigdy nie twierdziłem, nigdy nie twierdzę, że jakąkolwiek grę prowadziłem. Podejrzewam, że ktoś może ze mną grę prowadzić, mając jakieś ukryte intencje, od chęci przypodobania się, po chęć sprowokowania czy stworzenia sytuacji właśnie niezgodnej z prawem. Więc prosiłbym o ewentualne wyjaśnienie na czym pytanie miało. Już wyjaśnię. Świadek mówił mnie dalej jak dzisiaj o tym, że mówienie do pułkownika Aleksandra Kowalskiego o tym, że wyraziłem zainteresowanie tą propozycją, to było pewnego rodzaju gra, która miała sprawdzić, dokąd to doprowadzi. Świadek tutaj coś inspirował, ale to nie było szczere. Jak to nazwać inaczej? Pan Sumieński bądź ściśle tam chodzi o sformułowanie, że nie chciał świadek spłoszyć, tak? Dlatego się nie będę spotkań pewnie o pana. Tak, no ja po prostu pytam. Czy może świadek odpowiedzieć, skąd, z jakiego powodu wynikała ta zwłoka w zgłoszeniu tego organu ścigania i czy te działania, umawianie się na kolejne spotkanie były, nie wiem, jakąś prywatną inicjatywą, czy może nie prywatną, dlaczego świadek się na to zdecydował? Proszę Wysokiego Sądu, ja na nic się nie decydowałem, tylko było rzeczywiście bardzo trudno przekazać sprawę raz z panem pułkownika Tobiasza, razem z panem pułkownikiem Tobiaszem jako świadkiem i razem z jego dowodami, nagraniami, które w jego opinii świadczyły o korupcji Komisji Weryfikacyjnej Policji, przekazać odpowiednim służbom, bo one wszystkie były, tak powiem, w stanie zmian personalnych daleko idących. Chyba w tym zadaniu mówiłem, najpierw mówiłem o Tutesie, że najpierw była to próba przekazania wojskowym służbom specjalnym, a potem była decyzja, aby się tym zajęła ABW jako instytucja odpowiedzialna za bezpieczeństwo w skali całego państwa. Wtedy to był taki szczególny moment, proszę Wysokiego Sądu, kiedy nie tylko, tak powiem, marszałek objął funkcję marszałka, zmieniał się rząd, posłowie stawali się ministrami i zmieniali się także szefowie służb, co było dosyć istotne dla działania, a oprócz tego powiem tyle, że z mojej strony była chęć, tak powiem, jak najszybszego oddania tej sprawy, trochę oddalenia od siebie, bo przecież jako marszałek to nie była moja kompetencja kompletnie. To była sytuacja, która się zdarzyła i trafiła do mnie z przyczyn nie do końca dla mnie jasnych i oczywistych, z cudzej inicjatywy, prawda? Ona trafiła do mnie. Ja musiałem coś w tym zrobić, bo zakładałem, że to jest istotne dla bezpieczeństwa państwa, ale chciałem to też jak najszybciej się tego pozbyć, tyle że nie było to takie proste w tym momencie głębokiej zmiany. Na pytanie sądu. Czy mam rozumieć, że zmiana szefów służb doprowadziła do takiej dezorganizacji działania tych służb, że nie można było niezwłocznie złożyć zawiadomienia, poinformować ich o sprawie, która mogła godzić bezpieczeństwo państwa? Służby zostały bardzo szybko powiadomione, tyle że podjęcie przez nich decyzji o przejęciu pana pułkownika Tobiasza razem z jego dowodami, nagraniami, to się przewlekało. Więc ja uważam, że moja rola w zasadzie powinna się skończyć w momencie powiadomienia odpowiedniej osoby, jakim był szef komisji do spraw służb specjalnych, a potem minister, koordynator służb specjalnych. No ale to było moje dążenie, ale faktycznie pan pułkownik Tobiasz ze mną się kontaktował i przeze mnie dążył do tego, żeby sprawa była przejęta przez odpowiednią instytucję państwa, więc w jakimś sensie ta sprawa wisiała także jakby na moim koncie cały czas do załatwienia. I to oczywiście się przewlekało przejęcie pana pułkownika Tobiasza i jego dowodu.
przysłużył. Pamięta pan, kiedy pan zawiadomił służbę o tym? Czy było to dwukrotne zawiadomienie, czy doszło do zawiadomienia służb, a jeżeli tak, to jakich o tym zdarzeniu przed powiadomieniem, przed tą sytuacją powiadomieniem pana Bondaryka, szefa ABW i pana reszki? Wedle mojej pamięci ja powiadomiłem Pawła Grasia, właśnie, który się zajmował zajmieniem władzy cywilnej służbami. I pamiętam tyle, że doszło do spotkania chyba właśnie z Bondarykiem i Grasiem, ale ja nie powiadamiałem bezpośrednio służb w sensie formalnym, tylko informacje przekazałem Pawłowi Grasiowi. Do mnie zgłosiły się ABW i wtedy mogłem oczywiście przekazać pełną moją wiedzę na ten temat. Dlaczego zdecydował się pan na pośrednictwo pana Pawła Grasia na początku? Szefa komisji do spraw służb specjalnych, a później ministra koordynatora? Proszę wszystkie osoby, wydawało mi się to absolutnie naturalne, że idę właśnie w pierwszym rzędzie tym tropem, jakby cywilnej kontroli, politycznej kontroli także nad służbami, bo to jest także problem politycznej odpowiedzialności za służby. To nie był tylko i wyłącznie problem ryzyka korupcji, co jest zjawiskiem kryminalnym, ale także wchodził w grę ten aspekt bezpieczeństwa państwa. Bezpieczeństwa państwa, za które to państwo przejęło odpowiedzialność konkretna ekipa ludzi i polityków. A ile czasu minęło od pierwszej wizyty pana Tobiasza, pana tylko do zawiadomienia pana Grasia? Proszę Wysokiego Sądu, nic więcej nie pamiętam dzisiaj niż to, co składałem zeznania. Nie potrafię, nie chciałbym wprowadzać Wysokiego Sądu. Jeżeli świadek w drugich zeznaniach mówił prawdę, to zajęło to świadkowi ponad miesiąc. Ja chciałem zapytać, czy miesiąc czasu to jest, jak świadek mówi, błyskawiczne załatwienie sprawy ważnej ze względu na bezpieczeństwo państwa. Miesiąc czasu. Czy miesiąc czasu to jest błyskawiczne załatwienie takiej sprawy, to której sam świadek mówi, że była bardzo ważna ze względu na bezpieczeństwo państwa? Dla mnie załatwienie sprawy, przynajmniej jeśli chodzi o moje działanie, to było zawiadomienie odpowiedniego czynnika politycznego w państwie. I to zrobiłem, natomiast oczywiście byłoby z mojego punktu widzenia optymalne, gdyby reakcja służb była natychmiastowa, ale nie była natychmiastowa, bo był, nie, jak rozumiem, istniał jakiś proces decyzji, na tym, która służba ma się tym zająć, pewnie inne jakieś przeszkody, rzeczywiście mogło, nie pamiętam tego. To pewnie była jakaś przyczyna zwłoki. Aczkolwiek pewnie gdyby było natychmiastowe jakieś działanie, to pewnie byłyby innego rodzaju sugestie co do przyczyn pośpiechu. A wie pan, po jakim czasie pan Graś zawiadomił służbę? Nie proszę Wysokiego Sądu. A z jakiego powodu świadek nie powiadomił o tych spotkaniach, o działaniach oficerów WS i czy WSW ówczesnego szefa Komisji Weryfikacyjnej byłego premiera Jana Olszewskiego? WSI już chyba nie istniało. Proszę Wysokiego Sądu, to jest pytanie. Ale Komisja Weryfikacyjna istniała. Świadkowi chodzi, oskarżonemu chodzi o pana Olszewskiego, który był wtedy szefem Komisji Weryfikacyjnej, dlaczego pan nikomu nie powiadomił? Przyznam się, że nie w ogóle do głowy nie przyszło, żeby powiadomić Komisję Weryfikacyjną, a nie czynnik odpowiedzialny za bezpieczeństwo państwa. Jakoboż powiadomienie, wciąż nie uzyskałem odpowiedzi, dlaczego jakoboż powiadomienie tego czynnika odpowiedzialnego za bezpieczeństwo państwa zajęło świadkowi aż miesiąc czasu. Przewodniczący, mógłby pytanie o moim świadku odpowiedział już. Chwileczkę. Czy
świadek wie o tym, że instytucje państwowe i samorządowe i inne, które w związku ze swoją działalnością dowiedziały się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu, są zobowiązane niezwłocznie powiadomić o tym prokuratura lub policję. Czy świadek o tym wie? I właśnie niezwłocznie powiadomił. Czy miesiąc czasu to jest niezwłocznie? Przewodniczący uchylił pytanie, które świadek odpowiedział już na to pytanie. A ponadto to pytanie ma charakter retoryczny. Wspomniał świadek o tym, że nie zna relacji łączących pana Buczyńskiego z panem. Być może o tym już mówiliśmy wstępnie, ale chciałem, żeby świadek ewentualnie to rozszerzył. Kto skontaktował w 2007 roku świadka z panem? Wedle mojej pamięci, które dałem także wyraz w zeznaniach, proszę Wysokiego Sądu, to był były dyrektor Departamentu Kadr w Ministerstwie Obrony Narodowej, a potem attaché militaire w Pekinie, pan generał Buczyński. I generał Buczyński nic nie powiedział na temat łączącego więzi z Buczyńskim. To świadek mógł powiedzieć, w jaki sposób nastąpiło to zorganizowanie, zajawienie tego spotkania. Proszę Wysokiego Sądu, odpowiadając na pytanie oskarżonego, mówię tyle, że to, co zapamiętałem, to zapamiętałem, że generał Buczyński w rozmowie ze mną, odbytej także w biurze poselskim na Krakowskim Przedmieściu, przekazał mi informację, że jest taki pułkownik, który ma do przekazania informacje istotne, jak mu się wydaje, także dla mnie. Tyle pamiętam, tyle przekazałem ze znamy. Czy świadek poznał Mariana Cypla, przyjaciela pułkownika Buczyńskiego i Aleksandra Lukackiego, prezydenta Polskiego Wywiadu w Wiedniu? Czy świadek go poznał? Czy go rozpoznaje? Czy świadek go znał? Proszę Wysokiego Sądu, nie kojarzę z nikim tego nazwiska. To mogę powiedzieć oczywiście w ramach Ministerstwa Obrony Narodowej, w przeróżnych sytuacjach mogę gdzieś mówić przedstawione, ale kompletnie nie kojarzę, o kogo chodzi. Czy świadek, jak świadek sobie wyobrażał, czy w ogóle sobie wyobrażał ciąg dalszej sytuacji, w której mówi pułkownikowi, że wyraża zainteresowanie jego propozycją? To znaczy, czy świadek miał świadomość, że może to skutkować popełnieniem przestępstwa przez pułkownika? Proszę Wysokiego Sądu, no, oskarżony pyta mnie o stan mojej wyobraźni, a nie o fakty. Odnoszę wrażenie, że świadek mówi o faktach, a nie o swoim wyobrażeniu i jakby jakiejś transmisji tego na rzeczywistość. Czy miał pan jakieś przemyślenia, czy pan pamięta? Dałem im wyraz, proszę Wysokiego Sądu, w moich zeznaniach. Całe oczywiście było wiele myślałem, zastanawiałem się, skąd w ogóle tego typu inicjatywa kierowana do mnie, ze względu na przeszłość, w której i negatywną ocenę roli pana pułkownika Lichowskiego w okresie, kiedy byłem wiceministrem obrony narodowej. Więc przedstawiłem to w zeznaniach. Różne myśli docierały do mnie. Zastanawiałem się od prostego przekonania, że być może chodzi o jakąś formę zbliżenia się do nowego układu władzy po wyborach, albo chodzi o jakąś formę prowokacji wobec mnie. Tak, różne tego rodzaju myśli krążyły, chodziły po głowie, ale dałem to wyraz w zeznaniach w prokuraturze. Ja nie pytam świadka o stanie jego wyobraźni, tylko świadek zachęca do popełnienia przestępstwa. Panie Słoniński, proszę ostrożnie z ocenami, proszę zadawać pytania. Jeżeli pan chce złożyć oświadczenie, to proszę to zrobić w formie oświadczenia.
Za chwilkę złożę oświadczenie, tylko jeszcze spróbuję dopytać świadka. Chciałem zapytać świadka nie o stan wyobraźni, tylko właśnie o fakty. Wyraża świadek zainteresowanie propozycją wykradzenia, zdobycia w sposób przestępczy najbardziej tajnego dokumentu w Polsce. I czego świadek oczekiwał? Nie wyobrażam sobie, tylko czego świadek oczekiwał, wyrażając takie zainteresowanie, jak świadek się wyraził, jak zeznał prokuraturze. Może skonkretyzuję to pytanie. Czy świadek oczekiwał, że pułkownik, nie mając przecież dostępu do tego aktu, z jakimś komandą napadnie na SKW przy ulicy Oczki? A może świadek oczekiwał tego, że skorumpuje członków SKW? A może jeszcze czegoś innego? No bo jak inaczej świadek mógł zdobyć ten dokument, jeżeli nie w sposób przestępczy? Proszę Wysokiego Sądu. Ja bym bardzo prosił o jednak uniemożliwienie zadawania pytań w taki sposób, które insynuują moją jakąś złą intencję. No bo świadek, pan oskarżony przed chwilą powiedział o tym, że domyśla się, że ja chciałem nielegalnie zdobyć. Przypomnę jeszcze raz, przedtem moje zeznania, że absolutnie nie miałem takiego zainteresowania. Powiedziałem, że ten dokument będzie dla mnie dostępny, to jest zupełnie legalny. Jako dla marszałka Sejmu, to po pierwsze, a po drugie, jeśli pan oskarżony pyta o to, na co liczyłem, to powiem, proszę Wysokiego Sądu, że liczyłem na to, że ujawni w kolejnym spotkaniu, ujawni swoje intencje i ujawni, czy to jest pomysł na wkręcenie mnie w nielegalną właśnie operację, czy też tylko i wyłącznie jakieś tworzenie pozorów możliwości po to, żeby się wkraść w jakiś sposób w, może to złe słowo, ale uzyskać jakieś zaufanie nowej władzy. Świadek konsekwentnie nie odpowiada na moje pytanie. Panie Sołyński, jeżeli pan chce złożyć oświadczenie, proszę to złożyć jako oświadczenie, natomiast teraz jest czas na zadawanie pytań. Sądzie, króciutkie oświadczenie, bardzo króciutkie. Bardzo trudno dowiedzieć się czegokolwiek od świadka, który albo odsyła do swoich zeznań złożonych w prokuraturze, zresztą wzajemnie sprzecznych, i świadek nawet nie potrafi powiedzieć, które są prawdziwe, albo zasłania się niepamięcią, chyba przebił już Pawła Grasia, w tym nie pamiętam. Więc rzeczywiście wydobycie jakiejkolwiek wiedzy od świadka jest w tej sytuacji szalenie trudne. Ja bym poprosił Wysoki Sąd, żeby zdyscyplinował świadka, żeby może jednak spróbował uruchomić swoją pamięć, więcej pamięta niż to, co mówi. Koniec z mojego oświadczenia. Proszę o pytanie, proszę. Czyli puentując ten wątek i idąc dalej, co świadek, nie pytam o wyobraźnię, tylko czego świadek oczekiwał, kiedy mówił, zeznanie w prokuraturze zacytuję, umówiliśmy się, że on odezwie się, gdy będzie na pewno miał możliwość dotarcia do tych dokumentów. Co świadek miał na myśli, mówiąc te? Proszę Wysokiego Sądu, wydawało mi się, że to już wyjaśniałem parokrotnie, ale jeszcze raz, odpowiadając na pytanie pana oskarżonego, powiem tyle, że oczekiwałem tego, że się albo obnaży właśnie zamysł przestępczy, albo się obnaży to, że to była konfabulacja i próba tylko przypodobania nowej ekipie władzy. To były moje oczekiwania, jeżeli pan oskarżony chce to tak rozumieć, takim utrybieniem. I nie miał świadek chowa, że pułkownik może podjąć przestępstwo.
przestępczą działalność w celu zdobycia tego dokumentu, co do którego świadek wyraził zainteresowanie. Proszę Wysokiego Sądu. Oczywiście, że można uznać każdą zapowiedź, każde słowo wypowiedziane jako zapowiedź groźnego przestępstwa wymagającego natychmiastowej reakcji. No ale chyba lepiej jest, jeśli oskarżenia albo złożenie zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa składa się w wyniku posiadania wiedzy to uzasadniającej, a nie na podstawie tylko słów, które na dodatek jeszcze były niesłychanie niejednoznaczne, wypowiadane przez pana pułkownika. Jak powiedziałem, w zeznaniach on sugerował, coś pozwalał się domyślać. Nigdy żadna konkretna propozycja nie padła, taka, która by się kwalifikowała do tego, żebym natychmiast złapał za telefon i zadzwonił, czy do prokuratury, czy do właśnie służb. Proszę świadka. Zeznał świadek, dzisiaj to potwierdził, zeznał też w prokuraturze, że miał wiedzę o tym, że pułkownik Aleksandr może mieć kontakty z obcymi służbami. Potwierdziło to też kilku innych świadków. Chciałem zapytać świadka, dlaczego mając taką wiedzę, albo przynajmniej podejrzenie, druga osoba w państwie spotykała się z taką osobą? Proszę Wysokiego Sądu, o ile mi pamięć nie myli, to mówiłem o tym, że taką opinię miał pan pułkownik w czasach, gdy ja byłem wiceministrem obrony. Dla mnie ta opinia była wystarczającym sygnałem, aby zachować ogromną ostrożność i dystans wobec jego osoby i jego propozycji czy sugestii. Natomiast gdybym miał wiedzę, że jest eksponentem obcego wywiadu, to ręczę Wysokiemu Sądowi, także i panu oskarżonemu, że z tego bym zrobił użytek odpowiedni, informując o tym służbę. Ale takiej wiedzy nie posiadałem. Istniałem, posiadałem wiedzę o opinii, która krążyła wtedy, raczej dotyczyła zresztą ona pana generała Buły, a nie pułkownika, który pułkownik był podwładny pana generała Buły. Więc ta opinia krążąca to nie jest dowód. I nigdy bym się nie odważył na sformułowanie tak daleko idących oskarżeń, jaki by powiedział oskarżony. To świadek powiedział teraz coś nowego, bo we wcześniejszych zeznaniach świadek mówił i w prokuraturze, i tutaj, o Aleksandrze odnośnie tego podejrzenia o kontakty z obcymi służbami specjalnymi. Skąd taka ewolucja w zeznaniu świadka? Proszę Wysokiego Sądu, no, czym innym są podejrzenia zbudowane na podstawie opinii krążących, a czym innym jest wiedza i możliwość udowodnienia tego. Moje, o ile sobie jestem w stanie dzisiaj to otworzyć, rozumowanie było proste. Jeśli jest zjawisko korupcji, faktem korupcji w Komisji Weryfikacyjnej WSI, to może sobie za pieniądze załatwić pozytywną weryfikację ten, który ze względów czysto prywatnych stara się dostać do tej służby, ale mogą to także inspirować obce służby. To jest rozumowanie według mnie absolutnie logiczne i narzucające się. I drugie spostrzeżenie, czy druga refleksja, no to jest taka, że jeżeli jest ogromna ilość ludzi, którzy znaleźli się z oficerów służb wywiadowczych polskich, znalazła się na lodzie i jeszcze została przekreślona w ich poczuciu własnej wartości i godności żołnierskiej, no to jest to zawsze potencjalna grupa do pozyskiwania przez każdy obcy wywiad. Tak działają wszystkie wywiady na świecie i to trzeba było założyć również, że zjawisko tak nieodpowiedzialnej likwidacji WSI może skutkować również i ułatwieniem w procesie
pozyskiwania do pracy na rzecz obcego wywiadu także oficerów, którzy odeszli ze służby w poczuciu ulgi i grzechu. Jak powinien zachować się polityk, który ma podejrzenie, że człowiek, który do niego przychodzi, przestępcza propozycja zdobycia nielegalnie najbardziej tajnego dokumentu w Polsce, może być powiązany z obcymi służbami specjalnymi? No właśnie tak, jak się zachowano, proszę Wysokiego Sądu. Opowiadano o tym odpowiednie organy państwa i przede wszystkim służby, które mają, dysponują możliwością weryfikacji i wiedzy i podejrzeń również. Czy taki polityk powinien spotykać się samodzielnie przez miesiąc czasu i prowadzić jakieś prywatne, nie wiem jak to nazwać, śledztwo, spotkania? Proszę Wysokiego Sądu, czy ja mam precyzować wypowiedzi i pytania pana oskarżonego, który mówi, że nie wie jak ma to sformułować pytania, bo trochę jestem bezradny. Panie Smoleński, proszę. Ja jestem bezradny, Wysoki Sądzie, bo świadek opewnił na pewne pytania, ale spróbuję. Proszę, żeby świadek opowiedział ze szczegółami, tak jak zapamiętał, o tajnej naradzie w gabinecie świadka z udziałem pana Bondaryka, Grasia i Tobiasza. Z datami... Przewodniczącą, proszę pytania. Proszę o opowiedzieć o tajnej naradzie. Pamięta pan spotkanie tych czterech osób? Nie mam pamięci. To w tym momencie wygłoszę się. Proszę. Wysoki Sądzie, Wysoki Sąd doskonale wie. Wszyscy zeznający w tej sprawie świadkowie mówili o tajnej naradzie. Mówił o tym i pan Bondaryk, mówił o tym i pan Graś. Pan Tobiasz także mówił o tym w prokuraturze. W sądzie już nie zdążył. Mówili o tym, że tajna narada miała miejsce z udziałem wtedy marszałka Bronisława Komorowskiego, pana Bondaryka, pana Grasia, pana Tobiasza i że w efekcie tej narady pan Bondaryk osobiście zabił swoim samochodem pana Tobiasza na przesłuchanie, a nie jak mówił świadek dzisiaj, że gdzieś po dwóch tygodniach pułkownik Tobiasz się zgłosił do ABW. Pułkownik Tobiasz według trzech świadków, trzech zeznających osób, Tobiasza, Bondaryka i Grasia, został prosto z gabinetu Bronisława Komorowskiego zawieziony wprost do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, gdzie złożył pierwsze zeznania. Tak zeznały trzy osoby. Całkowicie sprzecznie niż świadek, który dziś zeznaje. Ja bardzo żałuję, że nie może dojść do konfrontacji pana pułkownika Tobiasza z panem świadkiem, bo byłaby to niezwykle ciekawa konfrontacja. Bardzo na tym ubolewam. Ale choć wiem, że szanse na to są niewielkie, żyją pozostałe te osoby, które złożyły zeznania całkowicie sprzeczne niż obecny tutaj świadek. Całkowicie sprzeczne. Ktoś tutaj kłamie i chciałbym, żeby Wysoki Sąd podjął wszystkie działania, żeby to wyjaśnić. Nie wiem, jak można to wyjaśnić inaczej niż poprzez konfrontację. Nie wiem. Nie śmiem składać wniosku. Wiem, że pan prezydent jest bardzo zajętym człowiekiem o kolejne konfrontacje, ale nie wiem, jak bez tej konfrontacji wyjaśnić, kto mówi nieprawdę. Czy panowie Graś, Bondaryk i Tobiasz, czy pan Komorowski? Koniec mojego oświadczenia. Proszę, czy pytania? Czy świadek zapoznawał się z aktami tej sprawy, w której zeznaje dzisiaj? Co to znaczy zapoznawał się z aktami? Ja nie rozumiem tego terminu, nie sprawdzę, czy nie wiem o co. Czy
kancelaria prezydenta. Do czego zmierza to pytanie? W kolejnym pytaniu miałem zapytać, czy świadek czytał zeznania Grasia, Bondarika i Tobiasza. I czy widzi sprzeczności między swoimi zeznaniami a zeznaniami pozostałych osób, które zeznawały na temat tajnej narady? Proszę Wysokiego Sądu. Oskarżony lekko wprowadził mnie, tak powiem, spodobał pewną niejasnością sformułowania, mówiąc o spotkaniu w gabinecie marszałka Sejmu, odbycie tajnej narady, wprowadził mnie w pewną konfuzję. Bo oczywiście absolutną prawdą jest to, że spotkaliśmy się w biurze poselskim po to, aby odpowiednie służby przyjęły pana Tobiasza i jego dowody, które dysponował, nagrania na wideo i nagrania na taśmie magnetofonowej. I to się odbyło w moim biurze, oczywiście, że tak, ale w biurze poselskim, nie w gabinecie marszałka Sejmu. Tam został, przyjechał i Bondaryk po to, razem z całą ekipą zabrał, aby pana Tobiasza razem z dowodami, jak mi się wydaje, chyba miał przywieźć te dowody, zabrać do ABW w celu przesłuchania i podjęcia stosownych dalszych decyzji. Ale to nie jest żadna tajna narada, tym bardziej w gabinecie marszałka Sejmu. To było umówiony termin spotkania po to, aby pan Tobiasz, zgodnie z procedurami, jak rozumiem, ABW, został przejęty przez ABW. O to mi chodziło od samego początku, żeby sprawa trafiła do odpowiednich służb, które przejęły odpowiedzialność i za dowody, i za pana pułkownika Tobiasza. Proszę Wysoki Sąd o przytoczenie dzisiejszych zeznań świadka, które mówił o tym, że po dwóch tygodniach pan Tobiasz pojechał do ABW, gdzie zgłosił zeznania, żeby porównać, jak one się mają do tych zeznań świadka. Więc nic ze względu na nagrywanie po sprawie i brak protokołu pisemnego nie ma takiej możliwości. Ale gdzie ja mogę pokazać? Może pan odpowiedzieć, Przecież nie poszedł na piechotę, panie, proszę pana, no tylko proszę Wysokiego Sądu, oskarżony zadaje w taki sposób pytanie, że czasami nie wiadomo, o co chodzi. No przecież nie poszedł na piechotę, tylko pojechał do ABW. Skąd pojechał do ABW? Z mojego biura poselskiego, gdzie przyszedł po to, aby go właśnie ABW zabrało razem z dowodami. Wedle procedur, które ABW zawsze obowiązuje. I nie zabierał go, żeby nie było żadnych wątpliwości, nie zabierał go pan Bondaryk, tylko specjalna ekipa, która przyjechała i go z biura wyjęła, zabrała razem z dowodami. Wysoki Sądzie, czy jest możliwość przytoczenia zeznań pana Bondaryka, czy nie ma takiej szansy? Nie ma takiej możliwości proceduralnej pana. Proszę w takim układzie, skoro świadek sobie przypomniał o tej tajnej naradzie, tajnej, a dlaczego tajnej, to zaraz wyjaśnię, żeby świadek ze wszystkimi szczegółami powiedział, jak do niej doszło, jak ona przebiegała, co tam ustalono, jaki był jej efekt. Wszystko, co świadek pamięta. Wszystko, co pamiętam, powiedziałem przed chwilą, jeśli chodzi o całą technikę przeprowadzenia przejęcia przez odpowiednie służby pana pułkownika Tobiasza razem z jego dowodami świadczącymi w jego przekonaniu, a w moim przekonaniu bardzo prawdopodobnymi zarzutami korupcji Komisji Weryfikacyjnej Polski. Kto był pomysłodawcą tej narady? Kiedy ona się odbyła? No wszystkie szczegóły, których tutaj świadek w ogóle nie podaje. To panu, że pan, proszę Wysokiego Sądu, oskarżony używa terminu tajna narada. Przypuszczam, że ma w tym jakiś swój cel, ale z mojego punktu widzenia to było umówione spotkanie po to, aby ABW mogła przejąć pułkownika Tobiasza w sposób bezpieczny dla sprawy i przejąć dowody, którymi on dysponował, w sposób bezpieczny dla dowodu. I kto to spotkanie zaaranżował, mówił? Przypuszczam, że było to już jakiś element uzgodnienia pomiędzy Pawłem Grasiem a Bondarykiem. Tak mi się wydaje, ale tego też ja nie pamiętam tego. Byłem zainteresowany tym, żeby sprawa jak najszybciej w sensie fizycznym także wyszła z mojego biura. Tak.
Świadek mówił, żebym to rozszerzył, to może zgłoszę oświadczenie w tym momencie króciutkie. Nazywam tę naradę tajną naradą, dlatego, że nigdzie nie ma po niej śladu. W pierwszych zeznaniach, a w zasadzie we wszystkich zeznaniach pana pułkownika Tobiasza, który zapomniał o tym spotkaniu, co więcej, w zeznaniach pułkownika Tobiasza w ogóle nie występuje postać Władysława Komorowskiego, ani razu. W ogóle tam nie ma mowy o świadku. Tak jakby świadek nie istniał, jakby nie było spotkań z panem Tobiaszem. Nie ma także śladu po tej naradzie, dlatego nazywam ją tajną. Co więcej, nie ma także po niej śladu zeznania świadka. Dlatego nazywam ją tajną. Komuś zależało, żeby ona pozostała tajną. Na szczęście nie pozostała. Jak wiele innych faktów w tej sprawie. Koniec mojego oświadczenia. Przejdę do kolejnych pytań. Dlaczego po tym, jak po tej tajnej naradzie, gdy sprawą zajęła się już Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i prokuratura, świadek nadal spotykał się z panem pułkownikiem Leszkiem Tobiaszem? I o czym panowie rozmawialiście? Chwileczkę. Może jakieś pytanie dotyczy tajemnicy państwowej? Może pan się uchylił do tego pytania, to przynajmniej do czasu ewentualnego zwolnienia z tym więcej. Bardzo dziękuję, proszę Wysokiego Sądu. Spróbuję tak odpowiedzieć na to pytanie, że mam nadzieję, że nie naruszę tajemnicy państwowej. Więc po pierwsze chciałem powiedzieć, że na prokuraturze odpowiadałem na pytanie, które mi zadawał prokurator. Nie było pytania nigdy o technikę przejęcia pana Tobiasza i dowodu. Jest pewnie, to jest wytłumaczenie, dlaczego tego nie ma w protokole. To nie była żadna tajna narada, tylko jeszcze raz powiem przejęcia. Pan pułkownik Tobiasz po tym rzeczywiście x razy do mnie się odzywał, starał się dostać i widziałem się z nim parokrotnie. I też był zaniepokojony w jego przekonaniu zbyt wolnym rozpracowywaniem tej sprawy, o czym sądził z tytułu jakby mało, jak to on określa, mało intensywnego przepytywania go czy przesłuchiwania na zaistniałą okoliczność. Moje przekonanie było również takie, że bardzo się to moje odczucie, to nie jest moja wiedza, ale odczucie, że za tym mogła stać także jego troska o los własnego syna, który także podlegał, nie wiem, z jakimś skutkiem procesom weryfikacyjnym. Dlaczego pułkownik Tobiasz przychodził właśnie do świadka, który nic nie ma wspólnego z organami ścigania, żeby przyspieszać tę sprawę? Proszę Wysokiego Sądu, no trudno wnikać jeszcze bardziej w motywy działania pułkownika Tobiasza. To jest kwestia oceny sądu, prokuratury. Nie świadka, który może przekazać tylko wiedzę na ten temat. No poza tym jednym, o którym powiedziałem, to było moje przeświadczenie, że za tym może stać także kwestia zainteresowania, jak się zakończy weryfikacja jego własnego syna. Ale to jest mój... Nigdy to nie padło wprost, ale takie wrażenie jakoś. Świadek zeznawał dzisiaj, że była zmiana władzy, było bardzo dużo pracy, bardzo dużo zmian. Mówił też o tym, że chciał się bardzo uwolnić od tej sprawy, a jednocześnie w sytuacji, w której się już wydawałoby się uwolnił, a sprawą zajęło się ABW i prokuratura, świadek cały czas spotykał się z pułkownikiem Leszkiem Tobiaszem. Jak świadek to uzasadnił? Może uchylenie tego pytania, bowiem już świadek na tą kwestię wypowiedział się. Dopuszczam to pytanie, proszę. Proszę Wysokiego Sądu. Przepraszam bardzo. Proszę Wysokiego Sądu. Czym innym jest zakończenie sprawy w postaci przekazania i źródła
wiedzy także w jakiejś mierze źródła oskarżenia i dowodów na przestępstwo korupcji w Komisji Weryfikacyjnej w USI. I uważam, że ta sprawa została zakończona, czyli inne są oczekiwania pana pułkownika Tobiasza, że będę jakoś dalej, będę monitorował, czy sprawa toczy się w odpowiednim tempie. Ja takiej możliwości nie miałem i nie chciałem mieć, bo chciałem sprawę zakończyć jak najszybciej, ale przecież byłoby rzeczą dziwną, gdybym nie reagował w ogóle na prośby pana pułkownika Tobiasza o spotkanie w sytuacji, kiedy pan już, pan widelec, może chce przynieść jakieś inne jeszcze rewelacje czy innego rodzaju dowody. Więc to nie było żadne dalsze moje zaangażowanie w sprawę, tylko normalny gest pod adresem człowieka, który jak rozumiem z tego powodu, że do mnie przyniósł te dowody, uważam, że powinienem też jakoś być wprowadzony w różnego rodzaju jego troski. Ja bym prosił, żeby świadek wyjaśnił tą rozbieżność, czy sprzeczność. Wcześniej świadek mówił, że chciał się tej sprawy jak najbardziej pozbyć. Nie jest z nią nic wspólnego. Z drugiej strony świadek przedstawia tutaj sądowi, że marszałek Sejmu to jest psychoanalityk, który wysłuchuje żalu jakiegoś oficera. Jak świadek to wyjaśni, że chce się tej sprawy pozbyć? Nie chce mieć z nią nic wspólnego. Panie Sobieński, proszę o zadanie syntetycznego pytania, nie zawierającego komentarza. Dobrze. Dlaczego świadek, po tym, kiedy pułkownik Tobiasz przyszedł do świadka, kiedy sprawę prowadziła już Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i prokuratura, nie powiedział panu Tobiaszowi, że powinien udać się tam, bo tam są w tej chwili instytucje, które prowadzą tę sprawę, a nie świadek. Tylko się świadek cały czas nie spotyka. Przewodniczący uchylił pytanie, pan powie świadek odpowiedział już na pytanie. Jak świadek wyjaśnił fakt, że także w tym aspekcie, w aspekcie dat, może inaczej. Nie pytam, dlaczego prokuratura, prowadząc śledztwo, przez 9 miesięcy zwlekała z przesłuchaniem świadka, czyli pierwszego źródła w tej sprawie. Panie Sumiński, proszę zadawać pytania albo składać oświadczenia. Zapytam inaczej. Dlaczego świadek który tak się troszczy o bezpieczeństwo państwa, nie zgłosił się do prokuratury, skoro był pierwszą przyczyną, pierwszym źródłem w tej sprawie, żeby złożyć zeznania, tylko dopiero po 9 miesiącach, gdy wyciekła informacja, że świadek był w jakiś sposób zaangażowany w tę sprawę, został wezwany do prokuratury. Dlaczego świadek nie zgłosił się sam do prokuratury, któremu tak zależało na bezpieczeństwie państwa? Przez 9 miesięcy świadka w ogóle w tej sprawie nie było. Pierwszego źródła w tej sprawie. Jak świadek to wyjaśni? W ogóle nie ma śladu po świadku przez 9 miesięcy tej sprawy. Ludzie. Proszę Wysokiego Sądu, po pierwsze uważam, że zrobiłem wszystko, co było do zrobienia w mojej sytuacji, jeśli chodzi o zagwarantowanie czy podjęcie działań ze strony państwa polskiego zmierzających do po pierwsze wyjaśnienia, czy wchodzą w ogóle zagrożenia bezpieczeństwa państwa, czy nie. Po drugie, ewentualnego zabezpieczenia się przed zagrożeniami. Dlatego jeszcze raz powiem, skierowałem moją informację do czynnika odpowiedzialnego, w sensie politycznym, za bezpieczeństwo państwa i nadzorującego służby specjalne.
Gdyby to była, jeszcze raz mówię, gdyby to była kwestia podejrzenia, że ktoś chce okraść sklep, poszedłbym na policję. Gdyby to było podejrzenie tylko i wyłącznie korupcji, powiadomiłbym o tym prokuraturę. W związku z tym, że wchodziło w moim przekonaniu zagrożenie istotne dla bezpieczeństwa państwa, doprowadziłbym do tego, że zostały o tym poinformowane służby, bo one dysponują możliwością nie tylko weryfikacji, ale także i natychmiastowej reakcji, jeśli odkryją jakieś zagrożenia typu wywiadowczego. I nic więcej tu nie mam do dodania. Dlaczego pan nie złożył formalnie zawiadomienia o przestępstwie w znaczeniu procesowym, bo był przesłuchany jako osoba zawiadamiająca, bo do tego zmierzają pytania? Wydaje mi się, proszę Wysokiego Sądu, że to uczyniła właśnie ABW. Tak mi się wydaje. Tego już przecież nie kontrolowałem działań samego ABW. Ale jeszcze raz powiem, że wyczerpuję obowiązek obywatelski informowania o podejrzeniu przestępstwa poprzez poinformowanie odpowiednich służb, które się zajmują bezpieczeństwem. Dlaczego w ramach tego obowiązku obywatelskiego ten świadek mówi w październiku 2007 roku, mając możliwość złożenia wyjaśnień i ustosunkowania się do całej tej sprawy, do treści aneksu także, odmówił stawienia się przed Komisją Weryfikacyjną w USI? Przewodniczący uchylił pytanie, bo nie ma związku ze sprawą. Proszę. Świadek zeznał dzisiaj, że jako marszałek Sejmu mógł bez problemu. Świadek zeznał dzisiaj, że jako marszałek Sejmu mógł bez problemu zapoznać się z treścią aneksu. Ja zobowiązuję się wszelkiemu sądowi, że dostarczę 3 publikacje prasowe, w których świadek mówi o tym, które cytują słowa świadka. Panie Sąmiński, pan albo zadaje pytania, albo składa oświadczenie, tak? Dobrze, zadaję pytanie. Dlaczego w lutym 2008 roku mówił świadek mediom, że cytuję, muszę zobaczyć aneks przed publikacją. Czy ja rozumiem, że w lutym 2008 roku wciąż tego aneksu świadek nie widział jako marszałek Sejmu? Proszę Wysokiego Sądu, jeśli można. W zasadzie każda informacja o tajnym dokumencie, także o tym, kto go czytał, jest w jakiejś mierze naruszeniem tajemnicy państwowej, albo przynajmniej takie z jego strony. Więc jeszcze raz proszę przyjąć do wiadomości, że nie mówię o tym, że tego aneksu nie znałem. Jeżeli go poznałem, to w zgodzie z przepisami prawa polskiego. I to proszę przyjąć do wiadomości. A czy zdradził nam świadek chociaż, polskiemu sądowi, chociaż kiedy świadek poznał ten aneks? Nie. Treść tego aneksu? Wysoki sądzi, już świadek tych miast się nie wypowiadał. Nie wypowiadał się, nie odpowiedział na pytanie. Proszę odpowiedzieć, chyba że jest. Proszę Wysokiego Sądu, wydaje mi się, że powiedziałem bardzo precyzyjnie, że po pierwsze bym oczekiwał, żeby nie zmuszać mnie do wypowiedzi, które mogą być potem interpretowane jako naruszenie tajemnicy państwowej, a po drugie powiedziałem o tym, że jeśli się zapoznałem, to zapoznałem się w zgodzie z prawem polskim obowiązującym. Proszę świadka, ja nie proszę, żeby świadek ujawnił tajemnicę państwową, tylko żeby odpowiedział na proste pytanie. Kiedy świadek zapoznał się z treścią aneksu? Co to ma wspólnego? Tak, panie Sumiński, świadek już wskazał, że jest to wielka tajemnica państwowa. Dlaczego świadek dwukrotnie w prokuraturze prowadzącej śledztwo w sprawie rzekomego wycieku odmówił przekazania treści aneksu? Przecież dzięki temu można by wyjaśnić, czy ten aneks przeciekał, czy nie. Świadek, któremu zależy na bezpieczeństwie państwa, powinien na tym zależeć. Czemu odmówił prokuraturze 2 razy? Przewodniczący uchylił pytanie. A bowiem nie ma związku ze sprawą. Świadek spotykał się
Świadek spotykał się z pułkownikiem Tobiaszem, jak tutaj było powiedziane, także po złożeniu sprawy do ABW i prokuratury. Był zainteresowany i się spotykał. Czy świadek wie, co działo się dalej z pułkownikiem Tobiaszem? Jakie były dalsze jego losy? Nie wiem, poza jednym, że wiem, że nie żyje. Czy świadek miał jakikolwiek udział w tym, że pułkownikowi Tobiaszowi po tym, gdy złożył zeznania w ABW, zawieszono wszystkie sprawy karne, jakie przeciwko niemu prowadziła prokuratura garnizonowa? Przewodniczący, mogę mi pytanie? ABW nie ma w związku ze sprawą, bo to jest ugodnie, nic nie mówiąc. Czy świadek wiedział o tym, że pułkownik Leszek... Powolutku, musimy zaprotokolować pytanie zarządzenia. Świadek wiedział o tym, że pułkownik Leszek Tobiasz po złożeniu zeznań w ABW był szykowany na placówkę dyplomatyczną w Uzbekistanie. Szykował się na wyjazd na placówkę dyplomatyczną w Uzbekistanie. Nie, absolutnie nie posiadałem. Nie posiadałem. Czy świadek rozmawiał na temat pułkownika Leszka Tobiasza z szefem SKW, pułkownikiem Grzegorzem Reszką? Myślę, że tak, bo pierwotnie liczyłem na to, że właśnie SKW przejmie pułkownika Tobiasza i jego dowody i całą sprawę. Czy mógłby świadek opowiedzieć o tych spotkaniach i tych rozmowach z wszystkimi szczegółami, tak jak świadek je zapamiętał? Nie mógłbym, bo nie pamiętam szczegółów rozmów, bo przecież ta sprawa nie miała żadnych następstw, bo ostatecznie sprawę pułkownika Tobiasza przejęła ABW. Czy świadek, jak długo utrzymywał świadek kontakty z pułkownikiem Tobiaszem po tym złożeniu zeznań do ABW i do prokuratury? Jak długo to trwało? Według mnie krótko, właśnie na tyle krótko, ile mi się udało ten skrócić, bo byłem niezainteresowany przedłużaniem jakichkolwiek kontaktów, ale rzeczywiście pan pułkownik Tobiasz na x razy starał się o to, abyśmy się spotkali. Właśnie kontakty się urwały po tym, jak chyba sprawa ruszyła śledztwa w sposób taki istotny, widoczny dla niego. Z jakimi oficerami WSW lub WSI, poza pułkownikiem Wichockim i pułkownikiem Tobiaszem, spotykał się świadek od października do grudnia 2007 i rozmawiał o sprawach komisji weryfikacyjnej, aneksu i tak dalej? Jaki to ma związek ze sprawą komisji weryfikacyjnej? Wysoki Sądzie, ja składałem wniosek dowodowy dawno temu, dotąd nie rozpatrzony, dotyczący jednego współpracownika służb tajnych o nazwisku Krzysztof Winiarski. Chciałem zapytać, czy świadek zna tą osobę, czy zna to nazwisko, czy zna tą osobę? Nie mam żadnych skojarzeń z oficerami dawnego WSW. Spotykałem się wtedy, kiedy byłem przełożony w sensie pełnej funkcji ministra obrony narodowej.
a potem również spotykamy się po opublikowaniu raportu na temat WSI z szefem WSI w czasach, gdy ja byłem ministrem, z panem generałem Gusakiem, prosząc go o weryfikację informacji, często nierzetelnych albo wprost nieuczciwych, które tam się, albo groźnych dla bezpieczeństwa państwa, które zostały w tym raporcie umieszczone, a raport został opublikowany. Nie został na szczęście opublikowany aneks do raportu o likwidacji WSI decyzją pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego, który uznał go za dokument szkodliwy i za dokument niewiarygodny. I już wtedy nie było potrzeby spotykania się z żadnym oficerem, nie było przedmiotu, który by przedmiot został. Ja chciałbym nie odpowiedzieć, ale prosiłbym, żeby mieć pewność. To jest bardzo ważne w kontekście wniosku dowodowego, jaki złożyłem. Czy świadek zna pana Winiarskiego, czy też nie? Jednoznacznie prosiłbym o odpowiedź. Przewodniczący, kolejne pytanie. A czy mówi coś świadkowi nazwisko Brazda? Brazda. Do czego zmierza pytanie? Wysoki Sądzie zmierza do tego, żeby wykazać, to będę się starał zrobić, że w tym czasie, w tym przełomowym czasie 2007 jeszcze co najmniej kilka osób, związanych ze służbami docierały, w moim przekonaniu, według mojej najlepszej wiedzy, do świadka, prowadząc rozmowy takie jak pułkownik Tobiasz i pułkownik Kierowski. Jaki ma to związek ze sprawą? No ma związek ze sprawą taki, w moim przekonaniu, że wykazałoby, mogłoby wykazać, że świadek był takim zwolennikiem, do którego zgłaszały się różne osoby, z którymi prowadził różne rozmowy na temat zdobycia w sposób nielegalny aneksu, do którego podobno miał mieć bez problemu wgląd. No i generalnie na temat Komisji Weryfikacyjnej WSI w odniesieniu do negatywnych działań, które miały być jakoby podjęte odnośnie tej komisji. Jakie osoby dotyczyło to pytanie? Nazwisko proszę. Krzysztof Winiarski, Jerzy Brazek. Przewodniczący, jakie pytanie? Czy świadek miał w przeszłości, może ma jakieś naciski ze strony oficerów WSW lub WSI, byłego WSW lub byłej WSI? Przewodniczący, uchylił tutaj próbowanie związane ze sprawą. Jeżeli chce pan zadać takie pytania, to proszę zadawać precyzyjnie, żeby jest to pytanie weryfikacyjne, nie ogólne, albo nikogo. Nie wiem, czy się dobrze, zadam bardzo konkretnie. Świadek zeznał dzisiaj, że tak zeznał też w prokuraturze, że o Słowińskim nic nie wiem, nie znałem tego pana, więc moje zeznania dotyczyły byłego pułkownika dawnych służb komunistycznych. Ja chciałem świadka zapytać o nasze spotkanie. Jako dziennikarz Telewizji Polskiej programu 30 minut dotarłem do świadka, by pytać o Fundację Pro Civili. Czy świadek pamięta to spotkanie? Jak ze sprawą? Wysoki Sądzie, mogę wygłosić oświadczenie, to będzie dłuższe troszkę. W grudniu 2006 roku jako dziennikarz Telewizji Polskiej przeprowadziłem, a raczej usiłowałem przeprowadzić wywiad ze świadkiem w jego sejmowym gabinecie. Ten wywiad miał dotyczyć wojskowych służb informacyjnych, których działalność była pokazywana, starałem się tak pokazywać, bo w moim przekonaniu tak było, jako działalność organizacji quasi-przestępczej.
Świadek przyjął mnie i ekipę Telewizji Polskiej przyjaźnie, ale po zadaniu przeze mnie pytania o Fundację Pro Civili opuścił swój gabinet, nie odpowiadając na pytania. Myśmy zostali sami z ekipą telewizyjną, która filmowała puste krzesło. Reportaż o tym został wyemitowany na początku 2007 roku. I cała ta sytuacja, cała ta sprawa miała miejsce w okresie poprzedzającym i dziejącym się wtedy, gdy pan pułkownik Leszek Tobiasz montował swoją prowokację. To był czas poprzedzający te wydarzenia. Moje pytania o Pro Civili miały wówczas kontynuację, bo w kolejnych tygodniach świadek udzielił szeregu wywiadów, gdy sam z siebie opowiadał o Pro Civili. Na przykład Monice Olejnik, gdy mówił, że była Fundacja Pro Civili, ale tak naprawdę to informacje o tym, że ona miała prowadzić jakieś przestępstwa, są przesadzone. To samo mówił sam z siebie jeszcze kilku innym mediów. Mnie nie odpowiedział ani słowem, wyszedł z gabinetu, natomiast innym mediom odpowiadał sam z siebie, nie pytany. W moim przekonaniu, w sytuacji, w której to się działo w okresie poprzedzającym te wszystkie wydarzenia, które doprowadziły mnie do tej haniebnej ławy oskarżonych, i w mojej linii obrony staram się wskazać na istnienie motywu osobistego w działaniach świadka w odniesieniu do Leszka Tobiasza. Na istnienie pewnego rodzaju współpracy między Bronisławem Komorowskim a Leszkiem Tobiaszem. Na okoliczność tej współpracy jest bardzo wiele dowodów, albo przynajmniej przesłanek, albo przynajmniej mocnych poszlak. Jakie to poszlaki? Taką, w moim przekonaniu, mocną poszlaką jest to, że właśnie pułkownik Tobiasz, składając zeznania w prokuraturze, mówi o wszystkich, ale ani słowem nie mówi o Bronisławie Komorowskim. W ogóle tak jakby nie było w tej sprawie, jakby nie było spotkań pana Tobiasza z panem Komorowskim, z panem świadkiem, jakby w ogóle ta osoba w tej sprawie nie istniała. W drugą stronę, także świadek, w swoich przez 9 miesięcy nie występuje w tej sprawie, a wreszcie, gdy zaczyna występować, to w ogóle nie mówi o tym, co ja nazywam tajną naradą z udziałem pułkownika Tobiasza, tylko mówi, że zgłosił się tam po dwóch tygodniach sam z siebie i tak dalej. Dalej sekwencja wydarzeń jest następująca. Pułkownik Leszek Tobiasz po złożeniu tych zeznań zostaje objęty parasolem ochronnym. Sprawy dotyczące go zostają zawieszone. Z paragrafu takiego, jakiego się zawiesza sprawy, ktoś się ukrywa lub jest poszukiwany, lub jest obłożnie chory i nie może uczestniczyć w postępowaniach karnych. Pułkownik Tobiasz ani się nie ukrywa, ani nie jest obłożnie chory. A mimo to prokuratura ma zawieszone wszystkie związane z nim sprawy. Co więcej, ten człowiek, który nie może brać udziału w postępowaniach karnych, w tym samym czasie, co wykazało śledztwo i o czym on sam mówił, o czym sam zeznawał, szykowany jest do wyjazdu na procedurę dyplomatyczną do Uzbekistanu. Wszystkie te okoliczności, w moim przekonaniu, a zwłaszcza fakt, że ta rozmowa w Telewizji Polskiej, na fakt której będę prosił sąd o ściągnięcie dowodu. Dowód jest tutaj. Chciałbym go dołączyć do sprawy. To jest wezwanie dla Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, w której zeznawałem właśnie w tamtym czasie na okoliczność rozmowy w programie telewizyjnym ze świadkiem Bronisławem Komorowskim. Jest tu sygnatura sprawy i wszystko inne. Materiał został wyemitowany. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego chciała wiedzieć, skąd ja miałem takie informacje. Dotyczyło to materiału mojego wywiadu ze świadkiem Bronisławem Komorowskim. Chciałbym dołączyć do tej sprawy.
Wszystkie te okoliczności, Wysoki Sądzie, w moim głębokim przekonaniu, mogą wskazywać na to, o czym powiedziałem przed chwilą, że była tu pewnego rodzaju współpraca między świadkiem a panem pułkownikiem Leszkiem Powiaszczym. I chciałbym świadka dopytać właśnie o pewne sprawy związane z tą sytuacją. Wydaje mi się, że to jest bardzo ważne. Świadek zeznawał w tej sprawie, świadek mówił o tym, że sprawa refundacji procywili znalazła finał w sądzie. Czy świadek podtrzymuje to? Proszę zadać pytanie. Czy świadek słyszał coś o fundacji Procivili, która działała między innymi na Wojskowej Akademii Technicznej, wtedy, kiedy świadek był ministrem obrony narodowej? Przewodniczący uchylił pytania, nie ma związku ze sprawą. Sprawa dotyczy działań oskarżonych oraz Leszka Powiasza, a nie całości relacji świadka Bronisława Kurzyńskiego z oficerami i byłymi oficerami komisji. Panie Sumiński, jeżeli pan chce zadawać pytanie odnośnie relacji, to proszę ograniczyć się w zasadzie do tego, co jest przedmiotem postępowania. Bo to nie jest czas i miejsce na wyjaśnienie wszystkich relacji świadka z wojskowymi służbami specjalnymi. Wysoki Sądzie, nie chciałbym wyjaśniać wszystkich relacji świadka ze służbami specjalnymi, bo mam świadomość, że nie jest po temu, to jest oświadczenie, że nie jest po temu miejsce, że sprawa sądowa dotyczy konkretnych zarzutów i że musi, moje pytania są bardzo ograniczone konkretnie do tej sprawy, że wszystkie ewentualne inne pytania muszę ewentualnie zostawić na boku, choć mam ich wiele. Ale właśnie próbuję Wysokiemu Sądowi w tej mojej wypowiedzi próbowałem wykazać, że to, co dotyczy Procivili, a co było treścią mojego reportażu ze świadkiem broni głównej w Telewizji Polskiej, materiał dotyczył Fundacji Procivili i rozmowa ze świadkiem dotyczyła Fundacji Procivili. I zaraz po tym wydarzeniu nastąpiło szereg wydarzeń innych, które, jak widać dziś, doprowadziły mnie do tej ławy oskarżonych. Więc ja próbuję Wysoki Sąd przekonać do tego, że pytania dotyczące Fundacji Procivili, jakie wtedy zadawałem świadkowi i jakie znalazły się w tym reportażu telewizyjnym, mają związek z całą tą sytuacją. Jeżeli Wysoki Sąd podzieli mój pogląd, to chciałbym o to dopytać. To jest decyzja Wysokiego Sądu. Stanowisko jest wyrażone przez sąd, jest dosyć jasne. Oczywiście decyzje procesowe będą zapadane po zadaniu poszczególnych pytań. Proszę. Czyli
Czyli stanowisko sądu jest takie, że o to cywilnie nie mogę pytać, że to nie ma związku ze sprawą. Chciałbym to dobrze zrozumieć. Jeżeli pan wykaże, że jakieś pytanie może mieć związek, ale taki dosyć bezpośredni ze sprawą, to tak, ale to musi pan wykazać. Chodzi o to, żeby do tego, o fundację, pana wywiady i całe pana życie zawodowe i spotkania ze świadkiem i relacje świadka ze służbami specjalnymi. No to nie jest to czas, miejsce, nie jest to przedmiotem postępowania. Przedmiot postępowania jest zakreślony i tak sąd dopuszcza pytania, które chociaż w niewielkim stopniu mogą rzucać światło na tę sprawę. Ale zakres dopuszczalnych pytań wyznacza zakres postępowania. Poza to już nie możemy. Więc proszę. No tutaj wątrobię, Wysoki Sądzie, bo jeżeli świadek nie pamięta mojego spotkania, a fakt, że ono było, znajdzie, jest w aktach sprawy prowadzonej przez ABW, to moje pytania do świadka odnośnie tego, jak wyglądała nasza rozmowa, tym bardziej świadek nie będzie pamiętał, skoro nie pamięta samego faktu spotkania. Więc z góry chyba mogę założyć, że kilkadziesiąt pytań, jakie mam do świadka w tej sprawie, sąd mi zapewne odrzucił. Może zapytam tak. Czy zna świadek Sylwia Kopylowa? Jaki ma to związek z tą sprawą? To było jedno z pytań, jakie świadkowi zadałem jako dziennikarz telewizji polskiej, gdy byłem na wywiadzie u świadka. Byłem u świadka na wywiadzie, więc chciałem wrócić. Liczyłem na to, że uda mi się dokończyć rozmowę, której nie dało mi się przeprowadzić w gabinecie wicemarszałka Sejmu. Przewodniczący, uchylił pytanie. Czy zna pan Sergię, jak nazwisko? Kopylowa, bo powiem, nie mam związku ze sprawą. Proszę. Mikrofon. Powiem sobie w sądzie tak, że jeżeli wolno mi zadawać pytania o Fundację Pro Civili i o wszystkie inne kwestie, dotyczące naszego spotkania, mojego i świadka na przełomie 2006 i 2007 roku, to chyba rzeczywiście byłaby to strata czasu, bo sąd mi wszystkie pytania odrzuci. Czy ja mogę zadać? Ja. Czy sąd zezwoli mi zamienić dwa zdania? Tak, proszę. Ja w tym swoim oświadczeniu wydawało mi się, że starałem się wykazać. Jeżeli wysokiego sądu nie przekonałem, to nie wiem, czy przekonam, ale spróbuję jeszcze raz. Jeżeli mi się nie uda, to trudno. Chciałem Wysoki Sąd przekonać do tego, że w mojej linii obrony spotkanie ze świadkiem, moje jako dziennikarza telewizji polskiej, programu 30 minut śledczego, było w pewnym sensie praprzyczyną całej tej historii. Nie najważniejszą przyczyną, bo najważniejszą osobą w całej historii jest nieżyjący pułkownik Dobierz, który miał problemy prawne z prokuraturą rewizjonową, był negatywnie zweryfikowany i koniecznie chciał doprowadzić do prowokacji, szukał wsparcia, szukał możliwych protektorów, w ten sposób trafił do świadka.
Więc to spotkanie ze świadkiem moje nie było przyczyną najważniejszą, ale było praprzyczyną w moim głębokim przekonaniu i czymś, co poprzedziło całą serię wydarzeń następujących. To się działo tuż przed tym, w czasie, kiedy pułkownik Tobiasz zaczął pojawiać się na oczki, szukał kontaktu do komisji weryfikacyjnej, gdzie szukał kontaktu dla Toniego Macierewicza, zresztą ten kontakt znalazł, poszedł do niego, gdzie szukał dojścia do biskupów, żeby oni go zaprotegowali jako człowieka godnego zaufania. To wszystko się działo w tym samym czasie. I ja próbuję Wysokim Sąd przekonać, że moja rozmowa, bardzo krótka, ze świadkiem, jako dziennikarza Telewizji Polskiej, wkomponowała się w to wszystko i miała, być mogła mieć związek z wydarzeniami, które nastąpiły później. A ponieważ treścią tego mojego programu i wizyty u świadka, jako marszałka Sejmu, była Fundacja Pro Civili i szereg związanych z nią innych działań Wojskowych Służb Informacyjnych, więc próbowałem przekonać Wysoki Sąd, próbuję przekonać Wysoki Sąd, że moje pytania dotyczące Pro Civili i mojego spotkania przede wszystkim ze świadkiem mają związek skutkowo-przyczynowy z tą sprawą. Jeżeli Wysoki Sąd nie podzieli tego poglądu, no to ja nic tutaj dodać nie mogę. Pytania, panie Sumnicki. Moje kolejne pytanie dotyczyły właśnie Fundacji Pro Civili i mojego spotkania. Proszę, włączyć mikrofon i zadać pytanie. Świadek zna Krzysztofa Borowiaka. Jakie to pytanie ma związek ze sprawą? Krzysztof Borowiak był człowiekiem, który odpowiadał za Departament Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Obrony Narodowej. Przychodził do świadka, informując o przestępczej działalności na Wojskowej Akademii Technicznej. Przychodził do świadka jako ministra obrony narodowej. Przestrzegał przed działalnością Pro Civili i został z tego powodu wyrzucony. I także o tym był ten program. Został wyrzucony, został pozbawiony swojego stanowiska. Przewodniczący uchylił pytania, albowiem nie dotyczą sprawy. No, uważam, ja chwileczkę jeszcze. Ocenie sądu. Panie przewodniczącego. Przypuszczenie oskarżonego, że wywiad na temat relacji świadka z Fundacją Pro Civili mógł mieć wpływ na działanie Leszka Tobiasza. Nie znajdują oparcia w tym powodu. Są tylko przypuszczeniami opartymi zbieżnością czasową tych wydarzeń. A zatem ocenę przewodniczącego. Mniejsze pytanie nie ma związku ze sprawą. Proszę bardzo. Spróbuję podejmę jeszcze jedną próbę. Czy świadek zna nazwisko Piotr Polaszczyk? Jaki związek ze sprawą? Chciałem zapisać i wykazać. Mikrofon. Chciałem sobie wykazać, to jest jeden
z członków Rady Założycielskiej Fundacji ProCivili. Chciałem wskazać, że syn świadka miał związki z tym człowiekiem, także o to pytałem podczas tego wywiadu, który został tak nagle przerwany, ale rozumiem, że... Jaki to ma związek z panem Tobiaszem, z panem Mockim? No, ma ten związek, o którym ja powiedziałem. Pan włączył to. Ma ten związek, o którym w moim przekonaniu powiedziałem, związek czasowy, związek przyczynowo-skutkowy. W tej kwestii miałem przygotowanych kilkadziesiąt pytań. Jeżeli Wysoki Sąd uzna, że to nie ma związku ze sprawą, no to ja nie będę już pytał o Fundację ProCivili. Na tym zakończył przesłuchanie świadka. Przewodniczący, jakie pytanie odpowiem? Nie ma związku. Czy jeszcze jakieś pytania? Jeśli sąd pozwoli, w kwestii dotyczącej tego ostatniego pytania, oświadczenia. Panie Słowicki, pan powie mi jeszcze raz tej osoby, o którą pan pytał, świadka pana prezydenta Komorowskiego, Pola. Czy pan pozwoli mi zadać dalsze pytania? I to był tak. Członek Rady Założycielskiej ProCivili. A to był funkcjonariusz WSI? Tak. Prawda. Pytałem, czy to był funkcjonariusz WSI. Dziękuję za pytanie w tej kwestii. Dziękuję. Czy jeszcze jakieś pytania z panem mają? Oskarżenie pod prawo? W takim razie dziękuję świadkowi. Czy jeszcze świadek chciałby coś ewentualnie dodać? Jeśli można, ja nie wiem, czy to jest dopuszczalne, ale jeszcze chciałbym powiedzieć, że bardzo mi jest przykro. Ja naprawdę nie zapamiętałem oskarżonego. To nie jest przejaw z mojej strony jakiegoś lekceważenia. Po prostu nie pamiętałem pana także dziennikarza. Nie wiem, czy on za to przeprasza, czy nie. Twierdzę, że po prostu nie pamiętam. Proszę Wysokiego Sądu powiedzieć tyle, że od dłuższego czasu w mamie się sugeruje albo imputuje na różne sposoby jakieś dziwne, nieoficjalne kontakty między mną a WSI. Otóż prawdę, nie wiem, czy mogę to oświadczyć, czy mogę to po prostu powiedzieć, że wszystkie moje kontakty z WSI, jak i z oficerami z WSI, zawsze miały charakter czysto formalny, wynikający z przełożeństwa jako ministra obrony narodowej albo z faktu funkcjonowania w ramach Ministerstwa Obrony Narodowej jako wiceministra odpowiedzialny za konkretne działania. Potem miałem kontakt rzeczywiście z szefem WSI, dawnym byłem szefem za moich czasów ministerialnym, aby wyjaśnić różne absurdalne zupełnie oskarżenia, które pojawiły się w ramach raportu o likwidacji WSI. Do absurdalnych zarzutów wkraczam między innymi tą kwestię, o której wspominał pan oskarżony, dotyczącą pana dyrektora Borowiaka. Sugerował, jeśli można sugerować, aby spytać główną osobę, która tam była w to włączona, posła przewodniczącego Sejmowej Komisji Obrony Stanisława Kowalskiego, tak się rzeczywiście członka PiS-u. Czy prawdą jest, że ktokolwiek, cokolwiek podsłuchiwał nielegalnie? Moja wiedza jest taka, że pan dyrektor Borowiak, czy Borowczak, nie wiem, dzwonił do przewodniczącego komisji, który nagrał z nim rozmowę, która była złamaniem wszystkich zasad obowiązujących w instytucjach państwowych, gdzie próbował on podejmować decyzje niezgodne z wolą swoim przełożonym. Więc nikt tam nikogo nie podsłuchiwał, tylko i wyłącznie przewodniczący Sejmowej Komisji Odpowiedzialności to nagrał na rozmowę telefoniczną, nagrał i przekazał mnie, abym wiedział, jak to mam podwodnie. I to jest tyle, co chciałbym. To dotyczy to i ProCivili, i wszystkich innych. ProCivili, moja wiedza, to co wspomniałem wcześniej po spotkaniu z generałem Rusakiem, szefem WSI za moich czasów ministerialnych, między innymi tego dotyczyła, tego zarzutu. Wiedza, którą uzyskałem od niego, jest taka, że to właśnie WSI rozpoczęło rozpracowywanie i rozpracowało
nielegalne, kryminalne praktyki tejże fundacji na Wasie, którą na tym polegał mój związek, że jak każdą inną fundację, cywilny wiceminister albo minister rejestruje. To jest próba zbudowania negatywnej opinii, przyklejenia hańbiących różnych opinii o mnie w sposób bezpodstawny, w sposób według mnie uwłaczający jakikolwiek, no, godny relacją między ludźmi. Już tu mówię, w polityce różne rzeczy funkcjonują. Rozumiem, że niektórzy są w trudnych sytuacjach i się chwytają brzydwie, a my się po prostu brzydko chwytają. To po prostu tak nie można postępować. Jeszcze w związku z tym ja bym miał jeszcze jedno pytanie. Czy wiedział Pan, że pułkownik Tobiasz jest byłym oficerem USI? Czy? Tak, oczywiście, że tak się przedstawił. Tak się przedstawił, przychodząc na spotkanie ze mną. Oczywiście, że miałem pełną wiedzę na ten temat, że to jeden pułkownik USI, drugiego pułkownika USI stawiał w świetle zarzutów i oskarża. Wtedy Pan nie pełnił żadnych funkcji ministerialnych ani w MON-ie. Nie miałem. Pana pułkownika Tobiasza, nie, może gdzieś go widziałem w ramach, nie wiem, różnych wydarzeń w MON-ie, pewno, ale poznałem pana pułkownika Tobiasza właśnie w biurze poselskim. W zasadzie, skoro świadek prosił oświadczenie, poproszę jeszcze o możliwe wygłoszenia króciutkiego odnośnie tego, co świadek powiedział. Chwileczkę, bo może przez stronę będziemy pytanie. Panie prokuratorze. Dziękuję. Panie mecenas. Natomiast ja mam tak. Włączył. Był Pan uprzejmy powiedzieć, że być może w protokole nie znalazły się okoliczności, o które nie był Pan zapytany w prokuraturze. Moje pytanie zmierzało do tego fragmentu, w którym mówi Pan, że pułkownik Tobiasz powiedział mi, że ma dowody na korupcyjną działalność Komisji Weryfikacyjnej i tak dalej. Moje pytanie jest następującej treści. Czy pamięta Pan dziś, żeby podczas tej rozmowy była podana informacja, że ktoś od kogoś żąda pieniądze, albo ktoś komuś chce dać pieniądze lub ma dać pieniądze i ewentualnie, jeśli taka rozmowa była, a nie znalazła się w protokole, bo na przykład rzeczywiście prokurator o to mnie zapytał, jaka to była kwota? Wysoki Sądzie, jeszcze raz mogę powiedzieć tyle, że stwierdziłem, iż odpowiadałem na pytania wszystkich w prokuraturze. Nie padło pytanie o technikę przejęcia pana pułkownika Tobiasza i jego dowodów nagle. I to tak po prostu to wynika z całego protokołu. Natomiast były pytania dotyczące tego, co zapamiętałem. Nic więcej poza to, co podałem, nie pamiętam, tym bardziej żadnych kwot. Moja wiedza była taka, że przyszedł pułkownik WSI, doniósł na kolegę z WSI, przedstawił dowody, a ja starałem się to jak najszybciej przekazać. Tą wiedzę, którą posiadałem, plus samego delikwenta i dowody do odpowiedniej służby państwowej. Nie starałem się posiąść wiedzy na temat relacji między oskarżającym a oskarżonym, czy nie starałem się dociekać ani tego, jakiej służby, czy się znali, na jakim tle nastąpiły jakieś sytuacja, która zachęciła kogoś do przedstawienia oskarżeń. To nie było moje zadanie, to było zadanie ABW. Jestem przekonany, że ABW w wyniku przesłuchania pułkownika Tobiasza taką wiedzą, o którą pyta Pan mecenas dysponuje. Chciałbym to tylko sprecyzować. Dzisiaj nie pamięta Pan okoliczności, z której wynikałoby, że Pan Tobiasz mówił o pieniądzach. O pieniądzach. Chodzi o pamięć, nie o to, co jest w dowodach, bo my za chwilę będziemy te dowody znali, które są objęte niejawnością. Natomiast ja się odwołuję tylko i wyłącznie do Pańskiej pamięci. O pieniądzach z Tobiaszem. Proszę Wysokiego Sądu, całą moją wiedzę, jaką miałem, zgodnie z pytaniami, zgodnie z, tak powiem, zasadą dobrej woli, przekazałem w czasie przesłuchania. Ja się upewnię, proszę Sądu. Nie ma o pieniądzach, nie było rozmowy o pieniądzach.
Jeszcze raz panu odpowiem, proszę Wysokiego Sądu, że całą moją wiedzę na ten temat przekazałem po drodze z Dziękuję bardzo za pytanie. Panie Stanowski, czy pytania będą do świadka? Nie, nie, bo jeżeli strony nie mają pytań do świadka, to ja świadka już bym dzwonił. Czy jeszcze jakaś strona ma pytanie do świadka? Ale oświadczenie odnośnie świadka, więc chciałbym, żeby świadek usłyszał oświadczenie. Nie ma takiej konieczności, chyba że świadek zechce pozostać na sali, ale to jest jego wybór. W takim razie, jeżeli nie ma pytań, to nie ma pytań, rozumiem, tak? Panie Sumyńskim. Nie, ja powiedziałem, że chciałem się... W takim razie dziękuję świadkowi za stanowisko, za możliwość przesłuchania. Jest pan wolny w dzisiejszym za. Proszę włączyć. Świadek mówił, że rozpracowywały procedury Wojskowej Służby Informacyjnej, rozpracowały tak, że zabrały wszystkie dokumenty z Centralnego Biura Śledczego, szybciutko ułożyły sprawę. Nieprawdą jest, że sprawa skończyła się w sądzie, nigdy sprawa Fundacji Procedury nie trafiła do sądu. W sprawie, w której wygenerowano nawet nie miliony, a miliardy złotych, nikt nigdy nie dostał nawet jednego zarzutu karnego. A sama Wojskowa Akademia Techniczna za kadencji świadka jako ministra obrony narodowej na działalności procywili straciła 381 milionów złotych. I szkoda, że świadek tego nie usłyszał, bo może o tym nie wie. Jeżeli twierdzi, że sprawa znalazła się w sądzie, to po prostu mówi nieprawdę. Nigdy nie trafiła do sądu. Sprawa Fundacji Procywili. Nigdy. Czy jeszcze jakieś wnioski strony mają na dzień dzisiejszy? Dziękuję. W takim razie dziękuję. Proszę o